Dwie muszą być. Wir wollen zu Beginn zwei Stellen lesen. Das haben wir schon gesehen. Einmal aus 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 21. Jako pierwsze miejsce to z pierwszego listu Piotra. Zweite Petrus 1, Vers 16 bis 21. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Od wiersza 16 do końca, do 21. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 16 do 21 wiersza. Dann aus Daniel 2. A następnie przeczytamy z księgi proroka Daniela, z drugiego rozdziału. Daniela, drugi rozdział. Verse 20 bis 23. Od 20 do 32 wiersza. Księga Daniela, drugi rozdział, od 20 do 32 wiersza. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Potem Daniel udał się do Arjocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i tak rzekł do niego: nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego: znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrologowie. Bitte? Die Verse 20 bis 23. Ja, bin ich bei 27. Nur bis 23. Ach,
20 bis 23. Przepraszam, miałem przeczytać od 20 do 23. Przeczytałem, mówiłem o wierszu 32. Przemienienie tych cyfr, przepraszam. Es war der Wunsch, dass wir uns ein klein wenig über die Prophetie der Bibel unterhalten sollen. Życzeniem gospodarzy było, abyśmy się troszeczkę zajęli sprawą proroków z Biblii. Und ich möchte das Ganze in drei Blöcke einteilen. I chciałbym cały ten temat podzielić na trzy części. Ich möchte zuerst einige grundlegende Dinge über Prophetie sagen. Chciałbym najpierw powiedzieć o zasadniczych rzeczach dotyczących sprawy proroctwa. Dann die Hauptpersonen der Prophetie vorstellen. Następnie chciałem przedstawić te główne osoby, którymi zajmują się proroctwa. Wenn noch Zeit ist, etwas über die prophetischen Ereignisse der Reihenfolge sagen. A jeśli jeszcze nam starczy czasu, to opowiedzieć o zdarzeniach, które były sprawą proroctw, po kolei jedno za drugim. Was ist ein Prophet nach den Gedanken Gottes? Kto to jest prorok, który by działał według myśli Bożych? Ein Prophet ist zunächst eine Person, die Aussprüche Gottes weitergibt. Prorokiem jest taka osoba, która wypowiada dalej, przekazuje innym ludziom wypowiedzi Boże. Also ein Mensch empfängt Worte von Gott und gibt sie an andere Menschen weiter. A więc człowiek otrzymuje pewne słowa od Boga i przekazuje je innym ludziom dalej. Meistens verstehen wir darunter zukünftige Aussagen. W większości przypadków myślimy przy temacie proroctwa o wyjaśnianiu przyszłych rzeczy, które mają się zdarzyć. Aber das ist nur ein Teil der Prophetie. Ale wiedzmy, że to jest tylko część tego dużego zakresu proroctw. Zum Beispiel auch Weissagen ist eine prophetische Handlung. Na przykład te przepowiadanie przyszłości jest właśnie takim działaniem, w którym czynni są prorocy. Also wenn in einer Versammlungsstunde sämtliche Geschwister erbaut und ermuntert werden. Ale też wiemy, że jeżeli w jakimś zgromadzeniu wszystkie osoby mają odebrać ze Słowa Bożego zbudowanie i pociechę, ist das Weissagung, to muszą otrzymać również też i te szczególnego rodzaju prorokowanie, czyli wykładanie Słowa Bożego. Es ist ein prophetischer Dienst. To też nazywa się służbą proroczą. Denn man gibt Worte Gottes weiter. Dlatego, że po prostu przekazuje się dalej Słowa Boże. Aber es hat in der Regel nichts mit zukünftigen Dingen zu tun. Z reguły takie wypowiadanie tych słów Bożych w danym miejscu to nie ma nic powiązania z objaśnianiem przyszłych rzeczy, które mają się dopiero zdarzyć. Aber heute wollen wir uns nun mit dem besonderen Teil der Prophetie, mit der zukünftigen Seite unterhalten. Ale dzisiaj chcemy zająć się szczególną stroną proroków, które zajmują się pokazywaniem ludziom przyszłych zdarzeń. Jetzt mögen vielleicht einige denken, Prophetie ist nur etwas für intelligente Leute. Może ktoś sobie pomyśli, że prorokowanie to jest rzecz, która dotyczy tylko szczególnego rodzaju inteligentnych ludzi. Muss da unheimlich viel wissen. Taki człowiek musi posiadać przeogromną wiedzę, komplizierte Zusammenhänge verstehen. Musi rozumieć bardzo skomplikowane powiązania pomiędzy różnymi zdarzeniami i różnymi osobami. Aber das sagt die Bibel an keiner einzigen Stelle. Ale tego rodzaju nastawienia nie pokazuje nam Biblia ani na jednym miejscu. Ich kenne keine Stelle, wo die Prophetie mit unserem Verstand in Verbindung gebracht wird. Nie znam ani jednego miejsca w Biblii, w której by było Słowo Boże powiązane z naszym własnym ludzkim rozumem. Aber ich kenne drei Stellen, wo Prophetie mit unserem Herzen in Verbindung gebracht wird. Ale za to znam trzy miejsca takie w Biblii, które pokazują, że proroctwo związane jest bezpośrednio ze sercem człowieka. Zuerst eine warnende Stelle aus Zacharia. Najpierw chciałbym przeczytać takie miejsce, które jest ostrzeżeniem zapisane w księdze proroka Zachariasza. Da geht es um solche, die ihr Herz verhärten. Chodzi w tym miejscu o takich ludzi, którzy swoje serce zatwardzają na Słowo Boże. Zacharia 7, vers 12.
I przeczytamy z księgi proroka Zachariasza ze 7 rozdziału, 12 wiersz. Und sie machten ihr Herz zu Diamant. Zatwardzili swoje serca jak diament. Dann heißt es etwas später, die Worte, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist mittels der früheren Propheten sandte, nicht zu hören. Aby, dalej czytamy, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swojego ducha, za pośrednictwem dawnych proroków. Das heißt, sie hatten verstanden, dass der Herr nicht die Propheten sandte, ihren Verstand zu erreichen. Czyli musimy to zrozumieć, że Bóg posłał swoich proroków nie po to, aby oni przemówili do naszego rozumu, aby dotrzeć do naszego rozumu, sondern er wollte ihr Herz erreichen. Ale czytamy tu wyraźnie, że Bóg posłał swoich proroków po to, aby dotrzeć do serca ludzi. Aber sie wollten das nicht und deswegen machen sie es hart wie Diamant. Ale ci ludzie nie chcieli tego Słowa Bożego przyjąć i uczynili swoje serca twarde jak diament. Aber dann haben wir zwei wunderschöne positive Stellen. Ale do tego znajdujemy w Biblii zapisane następne dwa cudowne miejsca. Lukas 24 ist die nächste. Zapisane jest w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, ostatni rozdział Łukasza. Bei den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Chodzi tutaj o tych uczniów, którzy znajdowali się w drodze do miejscowości Emmaus. Und das ist der Vers 25. I przeczytamy wiersz 25. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 25 wiersz. Da heißt es zunächst einmal, und er sprach zu ihnen, o ihr unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Najpierw Pan do nich powiedział, a on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do chwały swojej? Und dann sagen sie in Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. A następnie czytamy w 32 wierszu, gdy uczniowie ci rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. Das heißt, dieses prophetische Wort war für ihr Herz. To znaczy, że to prorocze słowo było skierowane do ich serca. Und das gleiche haben wir in der Stelle, die wir gelesen haben im zweiten Petrusbrief. I podobne określenie znajdujemy w tym miejscu, które żeśmy przeczytali, drugi list Piotra. Dort heißt es am Ende von Vers 19. Tam czytamy właśnie w tym pierwszym rozdziale pod koniec 19 wiersza. Dass das prophetische Wort bewirken soll, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgehe. Słowo prorocze ma sprawić, aby dzień zaświtał i jutrzenka wzeszła w waszych sercach. Das heißt, die Prophetie der Bibel ist für dein und mein Herz. I to wszystko oznacza, że wszystkie proroctwa zapisane w Biblii są przeznaczone dla twojego i dla mojego serca. Warum ist das so? Dlaczego tak jest? Weil der Inhalt jeder biblischen Prophetie eine Person ist. Dlatego, że treścią każdego biblijnego proroctwa jest właśnie jedna osoba. Und zwar der Herr Jesus. A mianowicie sam osobiście Pan Jezus. Das heißt, der Inhalt der biblischen Prophetie ist die Verherrlichung des Menschen Jesus Christus inmitten seiner Schöpfung. To znaczy, dalej myśląc, że treścią proroctwa jest uwielbienie osoby Pana Jezusa Chrystusa w pośrodku całego Jego stworzenia. Jetzt ist Jesus Christus der Verworfene. Teraz widzimy na tym świecie, że Jezus Chrystus jest osobą odrzucaną. Natürlich besitzt er jede Herrlichkeit. Naturalne jest to, że wiemy, że też i On w chwale u Ojca posiada wszelką chwałę. Aber sie ist nicht sichtbar im Augenblick. Ale tej chwały nikt na ziemi nie ogląda. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo jeder mit seinen natürlichen Augen sehen wird, dass er der Verherrlichte ist. Ale nastanie taki czas, że każdy, który tu będzie na tej ziemi żył, swoimi własnymi oczami zobaczy chwałę tego Pana Panów.
Also Gott wird dafür sorgen, dass sein Sohn zu seiner Ehre kommen wird, was sichtbar nach außen hin zu sehen ist. Bóg o to się postara, aby jego własny syn otrzymał tą chwałę, która jemu się godnie należy, która będzie widoczna dla każdego człowieka tutaj na ziemi żyjącego. So, das ist der Inhalt der biblischen Prophetie. Taka jest właśnie treść tego biblijnego proroctwa, wszelkiego proroctwa. Und darum bezieht sich biblische Prophetie immer auf diese Erde. I dlatego też i Boże proroctwo zawsze dotyczy tutaj tej ziemi. Das heißt, himmlische Ereignisse sind in der alttestamentlichen Prophetie eigentlich gar nicht berücksichtigt. I to wszystko oznacza, że niebiańskie zdarzenia, które będą się działy w górze, w niebie, w domu ojcowskim, one w ogóle nie są treścią biblijnego proroctwa zawartego w Starym Testamencie. Dass wir die Gläubigen im Haus des Vaters sein werden, das finden wir nicht im Alten Testament. To, że my, ludzie wierzący, odkupieni, będziemy kiedyś w domu ojcowskim w niebie, to w ogóle nigdzie nie jest zapisane w Starym Testamencie. Dass die Entrückung stattfinden wird, das finden wir nicht im Alten Testament. To, że nastanie kiedyś ten moment zabrania wszystkich wierzących z ziemi w okamgnieniu, tak zwane pochwycenie, niewidzialne dla wszystkich pozostałych żyjących na tej ziemi, to taka rzecz w ogóle w Starym Testamencie nie jest nigdzie opisana. Natürlich ist die Rede von dem Kommen des Herrn im Alten Testament. Oczywiście w Starym Testamencie jest ogólna mowa o tym, że Pan kiedyś przyjdzie na tą ziemię. Aber das bezieht sich immer auf das zweite Kommen des Herrn Jesus. Ale wszystkie te wypowiedzi prorocze Starego Testamentu mówiące o przyjściu Pana mówią proroczo o jego ponownym, powtórnym przyjściu na ziemię w czasie późniejszym. Wenn er in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Wtedy właśnie, gdy on przyjdzie na tą ziemię w mocy i chwale. Und jedes Auge ihn sehen wird. I każde oko będzie mogło go wtedy na tej ziemi zobaczyć. Also profitiert etwas mit dieser Erde zu tun. A więc nauczmy się tego, że proroctwa Starego Testamentu zawsze są powiązane ze ziemią. Ich muss noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Jeszcze na jeden ważny punkt chciałbym zwrócić uwagę. Was ist das Hauptthema der Propheten im Alten Testament? Jaki jest główny temat wszystkich proroków tego Starego Testamentu? Die Antwort gibt uns der erste Petrusbrief. Odpowiedź na to daje właśnie nam pierwszy list Piotra. In 1. Petrus 1, Vers 11. I możemy teraz przeczytać w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 11 wierszu. 1 Piotra 1, 11. Da ist die Rede von den Propheten, die geforscht haben, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden und von den Herrlichkeiten zuvor zeugte. Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastąpić uwielbienie. Das heißt, sie sprechen von den Leiden Christi und von den Herrlichkeiten danach. A więc proroctwa Starego Testamentu mówią o tym cierpieniu Pana Jezusa, które On przeszedł na tej ziemi, ale mówią również też o tej później następującej wielkiej chwale Jego. Das heißt, die Prophezeiungen lassen sich in drei Gruppen unterteilen. To wszystko oznacza, że wszystkie proroctwa Starego Testamentu należy podzielić na trzy grupy. In solchen, die schon erfüllt sind. Najpierw na grupę taką, która już się spełniła. In solchen, die schon zum Teil erfüllt sind. Na taką grupę drugą, która jest grupą, że proroctwa się częściowo spełniły. Und ein anderer Teil liegt noch in der Zukunft. A druga część tych proroctw jeszcze dopiero się spełni w przyszłości. Und es gibt solche, die liegen noch vollkommen in der Zukunft. Ale są i takie proroctwa, które w 100% dopiero wydarzą się w przyszłości. Das heißt, wir müssen die Prophezeiungen gut unterscheiden können. A więc to wszystko oznacza, że musimy nauczyć się dobrze rozróżniać, jaki jest to rodzaj proroctwa, z którym mamy do czynienia. Zu verstehen, was der Inhalt der Prophetie ist. Aby to zrozumieć, jaka jest w ogóle treść tego proroctwa. Ich will ein Beispiel bringen aus Johannes 19. Chciałbym teraz przytoczyć przykład z Ewangelii
Jana z 19 rozdziału. Wir sehen, wie exzellent das Wort Gottes ist. I możemy natychmiast zauważyć, jak wspaniałe jest Słowo Boże i dokładne. Vers 36. Czytamy wiersz 36. 19 rozdział Jana, 36 wiersz. Dort wird ein Zitat aus dem Alten Testament angeführt. Tutaj w tym wierszu w drugiej połowie przytoczony jest cytat ze Starego Testamentu. Und es beginnt mit den Worten, damit die Schrift erfüllt würde. A te słowo tutaj w tym wierszu zaczyna się od słów, aby wypełniło się pismo. Kein Bein von ihm soll zerbrochen werden, wird zerbrochen werden. Proroctwo brzmiało, kość jego nie będzie złamana. Das geschah am Kreuz von Golgatha. To właśnie stało się na krzyżu Golgoty. Als der Jesus dort zwischen den Übeltätern hing. Bo gdy Pan Jezus wisiał na Golgocie pomiędzy tymi dwoma złoczyńcami. Als man die Beine der beiden Verbrecher zerbrach. Gdy zostały złamane kości goleniowe dwóch tych obok niego wiszących złoczyńców, aby przyspieszyć ich śmierć. Aber nicht die Beine unseres Herrn. To wiemy doskonale o tym, że Pan już nie żył i nie została już złamana jego kość. Diese Prophezeiung ist dort erfüllt worden und abgeschlossen. I to proroctwo zostało wtedy, w tym momencie spełnione i to całkowicie już zakończyło treść tego proroctwa. Damit die Schrift erfüllt würde. Tak jak czytamy, aby pisma się wypełniły. Aber jetzt pass auf, Vers 37. Ale teraz zwróćcie uwagę na następny, 37 wiersz. Da haben wir ein anderes Zitat. Tu mamy inny cytat. Und da heißt es, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. I czytamy ten cytat ze Starego Testamentu. Zobaczą, kogo przebodli. Das haben sie am Kreuz tatsächlich getan. Rzeczywiście, Żydzi tamtejsi żyjący w tym czasie widzieli Pana Jezusa przebitego, z bokiem przebitym na krzyżu. Aber das ist nur eine Teilerfüllung dieser Prophezeiung. Ale to jest tylko częściowe wypełnienie tego starotestamentowego proroctwa. Denn wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, auf dem Ölberg stehen wird, dann werden sie den sehen, den sie durchstochen haben. Dlatego, że gdy Pan Jezus ponownie przyjdzie z chwałą swoją i stanie swoimi nogami na Górze Oliwnej, to wtedy dopiero cały Izrael zobaczy tego, kogo przewodli. Und jetzt guckt, wie sorgfältig das Wort Gottes ist. I teraz patrzcie, jak dokładne jest Słowo Boże. Denn diese Prophetie wird ganz anders eingeleitet. Dlatego, że te prorocze słowa są wprowadzone dla nas czytelników, zacytowane w całkiem inny sposób niż te poprzednie. Und wiederum sagt eine andere Schrift. Czytamy tu, a na innym miejscu mówi Pismo. Was für ein großer Unterschied zu Vers 36. Jakaż wielka różnica do tego, co się czyta w wierszu 36. A to bowiem stało się, aby wypełniło się do końca Pismo. Auf der einen Seite, damit die Schrift erfüllt würde. Z jednej strony, aby Pismo się wypełniło. Auf der anderen Seite, die Schrift sagt. A z drugiej strony widzimy tutaj, że Pismo mówi w tym 37. Nur ein kleines Beispiel dafür. To jest tylko malutki przykład tej różnicy pokazania w wypowiedziach proroczych. Dass wir also unterschiedliche Gruppen von Prophezeiungen haben. Abyśmy to zauważyli, że zawsze w Słowie Bożym w Starym Testamencie mamy różne grupy proroctw. Aber sie haben alle das gleiche Thema. Ale te wszystkie proroctwa zajmują się zawsze jednym tematem. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Tematem ich jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Er ist das Zentrum jeglicher Prophetie. On jest centrum wszelkiego proroctwa starotestamentowego. Um die Prophetie des Alten Testaments verstehen zu können, brauchen wir einen Schlüssel. Ale żeby rozumieć te proroctwa Starego Testamentu, potrzebujemy do tego odpowiedni klucz. Der erste Schlüssel, den wir brauchen, ist natürlich der Heilige Geist. Pierwszy klucz, który potrzebujemy, to naturalnie jest Duch Święty. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, zum einen als ein Unterpfand. Bo każdemu odkupionemu Bóg darował właśnie Ducha Świętego, jak czytamy to określenie jako zadatek. Als ein Siegel, als eine Sicherheit, dass wir nie mehr verloren gehen können, wenn wir Kinder Gottes sind. I on jednocześnie jest dla nas tą pieczęcią zapewniającą i gwarantującą, że będąc już dzieckiem Bożym,
Nigdy nie możemy pójść na wieczne potępienie. Aber dann auch als denjenigen, der uns das Wort Gottes aufschließt. Ale również tego Ducha Świętego, który nam teraz zaczyna otwierać znaczenie Słowa Bożego. Und der uns den Herrn Jesus groß machen möchte in unseren Herzen. I jako tego, który chce nam Pana Jezusa zawsze przedstawiać jako tego największego ze wszystkich w naszych sercach. Wir finden das in Johannes 16. A to możemy przeczytać w Jana w 16 rozdziale. Aber dann brauchen wir noch mehr Schlüssel, um das Wort Gottes zu verstehen. Ale potrzebujemy jeszcze więcej kluczy, aby Słowo Boże rozumieć. Wir müssen uns ein klein wenig mit der Geschichte, der biblischen Geschichte auskennen. Musimy troszeczkę zacząć się interesować i poznać historię biblijną. Vielleicht ist das manchmal der Grund, warum viele Prophetie sehr schwierig finden. I to właśnie może być akurat przyczyną tego, że wielu ludzi twierdzi, że proroctwa Starego Testamentu są bardzo trudne. Dlatego, że ludzie w większości przypadków nie za bardzo chcą się zagłębiać w te historyczne zdarzenia opisane w Biblii. A wer das Buch Daniel liest, der sieht, dass Geschichte schon wichtig ist. Już wystarczy przeczytać księgę proroka Daniela i natychmiast się zauważa, że historia jest naprawdę bardzo ważną, aby zrozumieć proroctwo. Und so müssen wir auch ein klein wenig die Geschichte des Volkes Israel kennen. I aby te proroctwa zrozumieć, trzeba troszeczkę poznać historię ludu izraelskiego. Wir müssen wissen, dass dieses Volk aus 12 Stämmen besteht. Z całą pewnością wszyscy to znają, że ten naród składa się z 12 pokoleń. Dass es eine Reichsteilung gab. I na pewno niektórzy już wiedzą, że kiedyś w historii tego narodu nastąpił podział królestwa. In die 2 und in die 10 Stämme. I to ten naród podzielił się na dwa królestwa, na królestwo 10-plemienne i królestwo 2-plemienne. Dass das Zehnstämmereich zuerst erobert wurde durch die Assyrer. I może już niektórzy wiedzą o tym, że to królestwo tych 10 pokoleń pierwsze zostało zdobyte przez najeźdźców Asyryjczyków i uprowadzone do niewoli asyryjskiej. Das ist umgesiedelt wurde in das riesige Weltreich der Assyrer. Zostało całkowicie wykorzenione z tego kraju izraelskiego, przesiedlone co do jednego człowieka i rozproszone w ogromnym królestwie perskim. Und dass diese 10 Stämme untergegangen sind in dem riesigen Völkermeer. I do dzisiaj nie znamy przedstawicieli tych 10 pokoleń. Oni po prostu wtopili się w te ogromne ilości narodów, które w tamtych czasach należały do tego Królestwa Perskiego i po dziś dzień wtopieni żyją wśród tych narodów. Die zwei Stämme wurden später in die Gefangenschaft geführt durch die Babylonier. A dwa pokolenia, Królestwo dwóch następnych pokoleń, czyli Królestwo Judy, zostało później uprowadzone do niewoli już teraz babilońskiej. Gott sprach darüber eine Prophezeiung aus. Bóg wypowiedział swoje proroctwo na ten temat. Dass diese Gefangenschaft 70 Jahre dauern würde. I powiedział wyraźnie, że ta niewola w Babilonie będzie trwała tylko 70 lat. Und dass dann das Volk wieder in sein Heimatland zurückkehren kann, den Tempel und die Stadt wieder aufbauen darf. I Bóg już to przepowiedział, że ten naród będzie mógł, że tylko te dwa plemiona będą mogły wrócić z powrotem po 70 latach z powrotem na teren Izraela i odbudować świątynię w Jerozolimie i odbudować miasto Jerozolimę. Das können wir nachlesen bei Esra und Nehemiah. Możemy o tym przeczytać, jak to się działo, gdy oni wracali z powrotem w księdze Esdrasza i w księdze Nehemiasza. Und die Juden, die heute in Israel leben, stammen hauptsächlich von diesen zwei Stämmen. I wszyscy Żydzi, którzy dzisiaj mieszkają na terenie Izraela, to właśnie w większości przypadków należą do potomków tych dwóch pokoleń izraelskich, Judy i Benjamina. Es gibt auch noch einen falschen Schlüssel, den ich kurz erwähnen möchte. Jest też i jeden taki błędny klucz do zrozumienia proroctwa, o którym chciałbym teraz powiedzieć. Dass wir versuchen, heutige Tagesereignisse mit biblischer Prophetie zu erklären. Mianowicie na tej ziemi obecnie żyje bardzo dużo ludzi i również takich znajdujemy wśród samych Żydów, że próbują zdarzenia
jakie dzisiaj się dzieją na całym świecie, wyjaśnić za pomocą proroc Starego Testamentu. Wie viele Bücher sind geschrieben worden und wurden Vorträge gehalten über aktuelle Tagesereignisse, um die mit biblischer Prophetie zu verbinden. Jakże wiele książek zostało już napisanych, jakże wiele kazań zostało wypowiedzianych w różnych kościołach, które próbują udowodnić, że wszystko to, co dzisiaj się dzieje na całym świecie, zostało właśnie przepowiedziane w proroctwach Starego Testamentu. Die Älteren kennen das vielleicht noch. Die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch. Może też niektórzy starsi wśród nas słyszeli o czymś takim. Als die Europäische Union gegründet wurde, waren es am Anfang 5 Nationen. Gdy była na samym początku utworzona Unia Europejska, to na samym początku było tylko 5 państw członkami tej Unii. Nach wenigen Jahren waren es genau 10. Po niewielu latach dokładnie 10 państw należało do Unii Europejskiej. Und man dachte, das wäre die Erfüllung aus Daniel, der von den 10 Völkern redet. I natychmiast wielu właśnie myślało, że to jest wypełnienie proroctwa z księgi proroka Daniela, bo on właśnie przepowiadał, że nastąpi zjednoczenie 10 państw. Aber heute sind es 14, 15 und mehr. Ale tak jak dzisiaj to oglądamy, to zjednoczenie europejskie rozszerzyło się do 15 i 20 i jeszcze więcej państw. Das heißt, wir müssen uns auch darüber unterhalten, wann biblische Prophezeiung überhaupt beginnt. A więc najpierw należy w ogóle się nad tym zastanowić, od kiedy rozpoczyna się wypełnienie biblijnego proroctwa. Noch einmal, was sagt Petrus? Jeszcze raz powiem, co na ten temat mówi Piotr. Er spricht über die Leiden Christi. On mówi o cierpieniach Chrystusowych. Das ist der Zeitraum von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt. A więc dokładnie mówi o czasach, gdy Chrystus narodził się, żył na tej ziemi i odszedł z powrotem do nieba. Und er spricht von den Herrlichkeiten danach. A potem natychmiast mówi o chwale, która ma nastąpić potem. Das heißt, die Prophetie bezieht sich auf die Ereignisse, die nach der Entrückung auf dieser Erde stattfinden werden. A więc to wszystko oznacza, że wszystkie proroctwa dotyczą wszystkich zdarzeń, które się będą działy na ziemi dopiero po pochwyceniu wszystkich wierzących z tej ziemi, zabraniu ich z tej ziemi na obłoki, na spotkanie z Panem i wprowadzenie do domu ojcowskiego. Die Zeit der Gnade ist ausgeklammert. I w ogóle w proroctwach Starego Testamentu jest niebrany pod uwagę czas dzisiejszego okresu prawie 2000 czasu lat łaski. Und damit auch die Zeit, in der wir jetzt leben. A więc nie jest brany pod uwagę w proroctwach czas, w którym my obecnie żyjemy. Also heutige Ereignisse können wir nicht in die biblische Prophetie reininterpretieren. I to wszystko powoduje dojście do wniosku, że te wszystkie zdarzenia, jakie teraz się obecnie na ziemi dzieją, nie wolno nam przypisywać do proroc Starego Testamentu. Wo finden wir die Prophetie im Alten Testament? A gdzie w Starym Testamencie znajdujemy proroctwa? In den 12 kleinen Propheten. Znajdujemy je w 12 księgach tak zwanych małych proroków. Ganz sicher. Z całą pewnością tak. In den 4 großen Propheten. W księgach 4 wielkich proroków. Ganz sicher. Z całą pewnością tak. Und das war's? I czy to już wszystko jest? Nein, ich will mal zwei Stellen anführen. Nie, ja chciałbym to pokazać na przykładzie dwóch miejsc. Einmal aus Matthäus 13. Najpierw przeczytamy z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału. Dort haben wir einen ganz interessanten Ausdruck. I tutaj czytamy bardzo interesujące wyrażenie. Vers 35. 35 wiersz Mateusza 13:35. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht. Mateusza 13:35. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił. Und dann kommt ein Zitat. I teraz następuje cytat. Und das ist ein Zitat aus Psalm 78. I to jest cytat z Psalmu 78. Und diesen Psalm hat Asaf geschrieben.
Asaf. A ten psalm napisał Asaf. Das heißt also, die Psalmen bekommen hier einen prophetischen Charakter. A więc z tego słowa tutaj Mateusza dowiadujemy się wyraźnie, że psalmy również noszą charakter proroctwa. Ich kann noch eine Stelle anführen, eine zusätzliche. Jeszcze jedno dodatkowe miejsce mogę przytoczyć. Aus dem fünften Buch Mose. Z piątej księgi Mojżeszowej. Da heißt es in Kapitel 34. Tam czytamy w 34 rozdziale. Da wird Mose als ein Prophet bezeichnet. Piąta Mojżeszowa. Vers 10. 34 rozdział. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. Piąta Mojżeszowa, 34 rozdział, 10 wiersz. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz. Damit bekommen die fünf Bücher Mose einen prophetischen Charakter. I właśnie na podstawie tego wiersza widzimy, że również proroczy charakter otrzymują w Słowie Bożym wszystkie pięć ksiąg Mojżeszowych. Mose schrieb selbst einen Psalm. Mose schrieb auch einen Psalm. Mojżesz również napisał jeden z psalmów. Das heißt also, auch die Psalmen bekommen einen prophetischen Charakter. I to też jeszcze potwierdza to słowo, że psalmy otrzymały ten charakter proroczy. Sogar David wurde in Apostelgeschichte 2 indirekt als Prophet bezeichnet. A nawet Dawid w Księdze Dziejów Apostolskich jest w taki pośredni sposób określany jako prorok. Das heißt, das gesamte Alte Testament besitzt einen prophetischen Charakter. I to wszystko świadczy o tym, że cały Stary Testament nosi charakter proroctwa. Und so sagte Herr Jesus in Lukas 24. I tak jak powiedział Pan Jezus w Łukasza 24 rozdział, dass wir in allen Schriften etwas von ihm finden. Że my we wszystkich pismach Starego Testamentu możemy coś opisane znaleźć o nim. Das finde ich so großartig. Ja osobiście uważam za tą rzecz za wspaniałą. Auch wenn ich das Alte Testament lese, nawet gdy czytam Stary Testament, finde ich etwas von meinem Heiland. To ja zawsze znajduję coś, co dotyczy mojego Zbawiciela. Lenkt Gott in jedem Buch der Bibel meinen Blick auf seinen wunderbaren Sohn. I to oznacza, że Bóg kieruje nasze spojrzenie, gdy czytamy jakąkolwiek księgę biblijną, właśnie na osobę Syna Bożego. Und das zeigt uns eben, der Inhalt dieses Buches ist eine Person. I to wszystko pokazuje nam, że treścią całej Biblii jest tylko jedna osoba. Und das ist ganz wichtig für das Verständnis der biblischen Prophetie. I takie nastawienie jest bardzo ważne, aby zacząć rozumieć proroctwa całej Biblii. 2. Petrus 1 sagt uns, Prophetie ist nicht etwas, was mit Fabeln zu tun hat. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, żeśmy czytali o tym, że proroctwa to nie są jakieś rzeczy, które są powiązane z bajkami. Sondern Prophetie ist ein Teil des Wortes Gottes. Nie, proroctwo to jest właśnie część Słowa Bożego. Das durch Augenzeugen und durch Ohrenzeugen aufgeschrieben wurde. A więc proroctwa są to rzeczy, które zostały zapisane przez naocznych świadków i przez takich świadków, którzy o tym słyszeli bezpośrednio od Boga. Und wenn ein Schreiber Dinge nicht selbst erlebt hat, a jeżeli jakiś pisarz tego nie doświadczył w swoim życiu, nie przeżył tego osobiście, dann hat er sich bei Augenzeugen und bei Ohrenzeugen erkundigt. To on, pisząc o tym, zawsze dowiadywał się u takich ludzi, o tych rzeczach, którzy byli naocznymi świadkami lub słyszeli to bezpośrednio. Er verließ sich nicht auf dritte Hand. A więc żaden z proroków Starego Testamentu nie opierał swoich wypowiedzi na wypowiedziach kogoś, jak to się mówi, z trzeciej ręki. Sondern ging direkt zu den Quellen. Nie, prorocy wszyscy udawali się bezpośrednio do źródła. Lukas schreibt das in Lukas 1. O tym czytamy w Łukasza w pierwszym rozdziale. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Vers 2. Drugi wiersz. So wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Jak nam to pokazali naoczni od samego początku świadkowie
i słudzy słowa. Łukasza 1:2. Das heißt, das sind nicht vage Geschichten, die wir in der Bibel haben. A więc te rzeczy, które w Biblii mamy zapisane, to nie są jakieś historyjki. Nicht Fabeln. To nie są jakieś bajki i baśnie. Są die absolute Wahrheit. Tylko wszystko, co tam jest zapisane, jest absolutną prawdą. Pilatus fragte mal den Herrn Jesus, was ist Wahrheit? Piłat zapytał w czasie przesłuchania Pana Jezusa, co to jest prawda? Ja, die Antwort hat der Herr schon vorher in Johannes 17 gegeben. Odpowiedź na to Pan Jezus już dał wcześniej, w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Als der Vater zu ihm sagte, mein Wort ist Wahrheit. Gdy Bóg sam, Ojciec, do Niego powiedział, słowo moje jest prawdą. Johannes 17, vers 17. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 17 wiersz. Und in Titus 1 wird Gott bezeichnet. A w Tytusa, w pierwszym rozdziale, Bóg jest określany. In vers 2. W drugim wierszu. Als der Gott, der nicht lügen kann. Jako Bóg taki, który nie może kłamać. Das heißt, das, was in der Bibel steht, ist eine knallharte Wahrheit. A więc wszystko to, co jest napisane w Biblii od początku do końca, to jest prawda, która jest 100% potwierdzona. Aufgeschrieben durch den Geist Gottes. Zapisana została przez Ducha Bożego, der dazu menschliche Werkzeuge benutzte. Który używał do tego, żeby fizycznie było pióro poruszane, narzędzia ludzkie. Und so bezieht sich Petrus hier in 2. Petrus 1 auf das Ereignis auf dem Berg der Verklärung. I tak Piotr tutaj w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale powołuje się na te zdarzenia, które właśnie odbyły się na górze przemienienia. Das heißt, was wir in Matthäus 17 finden. A więc wszystko to, co jest opisane w Mateusza 17 rozdziale. Und er sagt, das, was dort in Matthäus 17 fanden, ist gleichzeitig eine prophetische Vorausschau. I on tu poświadcza w swoim liście, że wszystko to, co my możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, w którym mowa jest o przemienieniu Pana Jezusa, że te wszystkie zdarzenia tam na tej górze przemienienia mają właśnie prorocze znaczenie. Was geschah dort? A co tam się stało? Der Herr nahm drei Jünger mit auf diesen Berg. Wiemy, że Pan Jezus zabrał trzech ze swoich uczniów na wysoką górę. Da wurde der Herr umgestaltet. I tam na górze Pan się przemienił. Und sie sahen plötzlich nicht den leidenden, sondern den verherrlichten Christus. I nagle uczniowie nie zobaczyli już więcej tego chodzącego, cierpiącego na tej ziemi swojego Pana, tylko zobaczyli tego Pana, który kiedyś w przyszłości będzie uwielbiony w Jego chwale. Gleichzeitig erschienen aus dem Himmel Mose und Elia. A jednocześnie z nieba ukazali się przychodzący Mojżesz i Eliasz. Und auf dem Berg waren die drei Jünger. I na tej górze właśnie było tych trzech uczniów. Das heißt, wir haben drei Gruppen. A więc mamy trzy grupy. Grupa 1, Mose und Elia. Grupa pierwsza, Mojżesz i Eliasz. Grupa 2, die Jünger auf dem Berg. Grupa druga, uczniowie na górze. Und natürlich den Herrn Jesus selbst. I naturalnie trzecia grupa to sam Pan Jezus. Was ist die Bedeutung dieses Ereignisses? I jakie jest znaczenie duchowe tego zdarzenia na górze? Der Jesus erscheint in Herrlichkeit mit den Gläubigen. Pan Jezus pojawia się w chwale swojej razem z wierzącymi Starego Testamentu. Man könnte sagen mit den Gläubigen des Alten Testaments und den Gläubigen des Neuen Testaments. Ale nie tylko z wierzącymi Starego Testamentu, bo można powiedzieć, że to jest obraz na pokazanie się Pana Jezusa z wierzącymi Starego i Nowego Testamentu, bo uczniowie do Nowego należeli. Die vorher entrückt wurden natürlich. Naturalnie najpierw ci uczniowie będą pochwyceni przez Pana, zabrani do chwały do góry. Sonst hätten sie ja nicht mit ihm vom Himmel erscheinen können. Bo inaczej nie mogliby kiedyś z nim razem z chwały tu zstąpić z powrotem na ziemię. Und gleichzeitig gibt es eine Gruppe von Gläubigen auf diesem Berg, auf dieser Erde. Ale jednocześnie ci uczniowie pokazują obrazowo na grupę wierzących, którzy będą jeszcze żyli na tej ziemi, gdy Pan się ukaże w swojej chwale. Das ist tatsächlich so am Ende der Drangsalzeit, wenn der Herr Jesus hier erscheinen wird auf dem Ölberg.
I tak rzeczywiście się też stanie, gdy pod koniec wielkiego ucisku, po 7 latach od pochwycenia wierzących, Pan Jezus ze swoimi wszystkimi uwielbionymi zstąpi na tą ziemię, tutaj na Górę Oliwną. Dann wird es Gläubige hier auf dieser Erde geben. To wtedy będą na tej ziemi wierzący jeszcze na tej ziemi. Den gläubigen Überrest aus den Juden. Będą to ludzie wierzący, tak zwana resztka wierzących z ludu izraelskiego. Und der Herr wird dort erscheinen mit allen seinen Heiligen. I Pan ze wszystkimi swoimi świętymi ukaże się na Górze Oliwnej. Das heißt, dieses Ereignis gibt uns eine gewaltige prophetische Schau. To znaczy, ten opis tego zdarzenia daje nam wejrzenie w potężne, wielkie zdarzenie, proroczo pokazane, które odbędzie się w przyszłości. Auf das zweite kommen des Herrn Jesus. A będzie to drugie, widoczne dla wszystkich żyjących na ziemi, przyjście Pana Jezusa na tą ziemię. Und dieses prophetische Wort ist fest, sagt Vers 19. I wiersz 19 to podkreśla, że to prorocze słowo jest pewne. Ich könnte es wiedergeben mit sicher. Potwierdzone, zabezpieczone. Unveränderbar. Niezmienne. Es wird so geschehen. Bo z całą pewnością tak się stanie. Wiersz 19. Und es ist gleichzeitig eine Lampe in dunkler Zeit. Ale jednocześnie to słowo jest lampą świecącą w ciemnym czasie. Eine Lampe an dunklem Ort. Lampą świecącą w ciemnym miejscu. Die uns im Endeffekt Kraft und Ausharren geben soll für unseren Weg. I to miejsce w końcowym efekcie powinno dać nam siłę i wytrwałość aż do dokończenia naszego biegu na tej ziemi. Weißt du, unser Leben auf dieser Erde ist als Christ sowieso nicht leicht. Tak, wiecie, nasze życie tutaj na tej ziemi jako chrześcijanin, chrześcijan nie jest łatwe. Und von einem christlichen Europa sehen wir heutzutage wenig. A co do tej przyszłej Europy tutaj na tej ziemi istniejącej, to mamy serce pełne obaw. Wie viele Gesetze werden erlassen, die gegen das Wort Gottes sind? Pomyślcie sobie, ileż to różnych ustaw jest teraz zatwierdzanych, które są jawnie przeciwne zasadom Słowa Bożego. Denken wir an gleichgeschlechtliche Ehe. Pomyślmy sobie o zatwierdzaniu małżeństw tej samej płci. Denken wir an die ganze Genderfrage, dass man nicht mehr weiß, ob man Männlein oder Weiblein ist. Pomyślmy sobie o tych wszystkich sprawach, które teraz głośne są, że nie wiadomo, czy każdy człowiek na tej ziemi jest pewny swojego płci. Nie, pewny, czy jest mężczyzną, czy kobietą, jak się to mówi? Gender. Płeć, o, czy jest pewny swojej płci. Also ein Gesetz nach dem anderen, das dem Wort Gottes widerspricht. A więc widzimy, że ustawa za ustawą, która jest całkowicie sprzeczna ze Słowem Bożym. In einer solchen Welt leben wir. I my dzisiaj żyjemy w tego rodzaju świecie. Was ist unsere Kraftquelle? A więc jakim źródłem mocy i siły może być teraz dla nas? Natürlich das Wort Gottes. Naturalnie tylko i wyłącznie Słowo Boże. Aber auch das prophetische Wort Gottes. Ale również też i prorocze Słowo Boże. Nämlich, dass der so verachtete und verworfene Jesus Christus wieder zu seiner Herrlichkeit kommen wird. Ale również i to słowo, że ten kiedyś odrzucony Jezus Chrystus teraz może stać się tym uwielbionym na tej ziemi. Dass wir einmal mit ihm erscheinen werden. I że razem z nim kiedyś w przyszłości, gdy on będzie uwielbiony na tej ziemi, my razem z nim się ukażemy. Prophetie ist deswegen für uns eine Lampe an dunklem Ort. A więc tu potwierdza się to, że to proroctwo dla nas jest jak lampa świecąca w ciemnym miejscu. Und wenn du irgendwas über die Zukunft erfahren willst, a więc jeżeli ty cokolwiek chcesz się dowiedzieć na temat przyszłości świata, du findest sie nur hier im Wort Gottes. To możesz to tylko znaleźć tutaj w Słowie Bożym. Es gibt viele, die gaukeln dir vor, sie kennen die Zukunft. Wielu jest na tej ziemi, którzy twierdzą fałszywie, że oni znają przyszłość. Das wird dann aufgeschrieben in Horoskopen und so weiter.
I jest to wszystko umieszczane w horoskopach i w innych proroctwach. W cudzysłowie, ziemski. Es ist alles vom Teufel. Wszystkie te rzeczy to tylko i wyłącznie działanie diabła. Und sie kennen die Zukunft nicht. Bo diabeł nie zna przyszłości, nie może jej przepowiedzieć. Nur hier im Wort Gottes, da erfahren wir etwas über die Zukunft. Tylko to, co jest zapisane w Słowie Bożym, możemy użyć do tego, aby dowiedzieć się na temat przyszłości. Es ist also eine Hilfe, eine Ermunterung für unseren Weg. A więc Słowo Boże prorocze jest pomocą i zachętą na dalszą naszą drogę na tej ziemi. Bis der Tag anbricht, sagt Vers 19. I wiersz 19 pokazuje nam, aż nastanie dzień, zaświta dzień. Das heißt, bis zum zweiten Kommen des Herrn Jesus hier auf dieser Erde. A więc te słowa znaczą, że do momentu przyjścia ponownego Pana Jezusa tutaj na tą ziemię. Und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Aby w waszych sercach wzeszła również też i jutrzenka, czyli gwiazda zaranna. Und der Morgenstern bezieht sich hier, ich sag mal, auf das Verhältnis des Herrn Jesus zu seiner Versammlung. To określenie gwiazda zaranna, jutrzenka, to dotyczy właśnie określenia Pana Jezusa, jakie On nosi w stosunku do Jego własności, czyli Jego zgromadzenia na ziemi. Das heißt, er spricht so indirekt von der Entrückung. A więc to określenie w taki pośredni sposób pokazuje nam pochwycenie. Nicht so sehr von dem Zeitpunkt der Entrückung. Nie pokazuje nam tutaj tego okresu czy czasu, w którym nastąpi to pochwycenie, sondern die Entrückung an sich jetzt schon ein Teil unseres Herzens ist. Ale pokazuje nam, że to pochwycenie powinno już w obecnym czasie być cząstką naszego serca. Das heißt, ich lebe jetzt hier auf dieser Erde in der Sicherheit. A to wszystko oznacza, że obecnie żyję na tej ziemi, mając 100% pewność, dass ich in der Ewigkeit einmal bei Christus in der Herrlichkeit sein werde, że kiedyś w przyszłości będę razem z Chrystusem w Jego chwale domu ojcowskiego. Nämlich in dem Haus des Vaters. Tego domu ojcowskiego. Und da möchte ich noch kurz etwas aus Johannes 14 lesen, bevor wir Pause machen. I jeszcze krótkie słowo przeczytamy z Ewangelii Jana na ten temat i potem zrobimy przerwę. Denn in Johannes 14 lesen wir was sehr Interessantes. Dlatego, że w Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy bardzo interesujące stwierdzenie. Da lesen wir zuerst einmal in Vers 2: In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Jana 14 rozdział, drugi wiersz. Bardzo interesujące stwierdzenie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. In Vers 3 sagt der Herr, und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. A trzeci wiersz od początku czytamy. Powiedział Pan Jezus, i pójdę i przygotuję wam miejsce. Er sagt nicht euch eine Wohnung zu bereiten. Nie jest tu napisane, przygotuję wam mieszkanie. Die Wohnungen sind da. Nie, drugi wiersz mówi o tym już z całkowitą pewnością. Mieszkania już są. Vor Grundlegung der Welt waren die Wohnungen in dem Haus des Vaters. Przed założeniem świata już w domu ojcowskim były te mieszkania. Aber die Städte waren noch nicht bereitet. Ale to miejsce nie było jeszcze przygotowane. Sie waren nicht passend für dich und für mich. To miejsce nie było jeszcze dla mnie i dla ciebie, bo nie byliśmy pasujący do tego miejsca. Denn sie müssen passend gemacht werden für einen Menschen. Bo to miejsce też musi być przygotowane jako pasujące dla nas, jako dla ludzi. Denn für dich und für mich, wir sind Menschen. Bo dla ciebie i dla mnie jest to obowiązujące. My jesteśmy ludźmi. Und dazu müssen zwei Dinge passieren. Aby tak się właśnie stało, to musiały zdarzyć się najpierw dwie rzeczy. Dazu muss ein Mensch in das Haus des Vaters. Najpierw musiał pojawić się człowiek w domu ojcowskim. Und das ist der Jesus als der Sohn des Menschen. I takim człowiekiem jest właśnie Pan Jezus, który jako Syn Człowieczy wstąpił z powrotem do domu ojcowskiego. Ich war der Jesus, der ewige Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ten wieczny Syn Boży od wieków aż na wieki. Aber der Sohn des Menschen ist er nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ale jako Syn Człowieczy to on nie jest tym od wieków aż na wieki istniejący. Sohn des Menschen wurde er mit seiner Geburt.
Bo tym synem człowieczym stał się dopiero od swojego narodzenia. Und er ist Sohn des Menschen in Ewigkeit. I takowym od momentu swojego narodzenia pozostał synem człowieczym na całą przyszłą wieczność. Aber als der Herr nach seinem Werk aufgefahren ist in den Himmel, ale gdy Pan Jezus wstąpił po wykonaniu swojego wielkiego dzieła na krzyżu z powrotem do nieba, da saß zum ersten Mal in der Geschichte ein Mensch auf dem Thron Gottes. To po raz pierwszy w historii wszechświata człowiek znalazł się w niebie, w domu ojcowskim, a konkretnie Pan Jezus zasiadł nawet na tronie Bożym. Oder war ein Mensch in dem Haus des Vaters. I okazało się, że człowiek znalazł się w domu ojcowskim. Da ist die Wohnung passend gemacht für dich und für mich, weil ein Mensch dort ist. I dlatego to mieszkanie, które tam już od dawien dawna było, od wieczności, teraz, z tym momentem wstąpienia Jego do nieba, zostało dopasowane do człowieka. Aber es muss noch etwas geschehen. Ale coś jeszcze musiało się zdarzyć. Du und ich, wir müssen passend gemacht werden für das Haus des Vaters. Najpierw musimy my, ty i ja, stać się pasującymi do domu ojcowskiego. Möchtest du mit dem kranken Leib dahin? Czy ty chciałbyś wejść do tego domu ojcowskiego, posiadając te chore ciało? Nein. Nie. Deswegen bekommen wir bei der Entrückung den Auferstehungsleib. To dlatego właśnie w momencie pochwycenia i przemienienia my otrzymujemy nowe ciało. Alle die, die Kinder Gottes sind. Wszyscy ci ludzie, którzy stają się na tej ziemi dziećmi Bożymi, otrzymają nowe, uwielbione ciało. Damit werden wir die Gläubigen aus der Zeit der Gnade, die zur Versammlung Gottes gehören. I tym samym wszyscy wierzący z całego okresu łaski 2000 lat, którzy zostali uczynieni w tym okresie łaski dziećmi Bożymi, dazu gehören alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Do tej grupy tych dzieci Bożych należą wszyscy ludzie od czasu Zielonych Świąt, gdy powstało zgromadzenie na tej ziemi i został Duch Święty zesłany, aż do czasu pochwycenia i przemienienia, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać swoich do nieba. I my wszyscy otrzymamy właśnie takie same ciało zmartwychwstałe, jak otrzymał Pan Jezus. I w ten sposób zostaniemy uczynieni, przemienieni, aby być pasującymi do domu ojcowskiego. Tu jest napisane w tym następnym wierszu, trzecim, idę wam przygotować miejsce. Czyli dopasować już od dawna istniejące mieszkanie do tego, abyście wy przyszli. Und uns passend machen. I was dopasować do tego, abyście mogli do tego mieszkania wejść. Siehst du, sagt Petrus, und das soll jetzt schon ein Gegenstand unseres Herzens sein. I Piotr dalej mówi, to wszystko powinno być teraz przedmiotem rozmyślania serca waszego. Ist das nicht eine gewaltige Ermunterung für uns? Czy to nie jest wspaniałe i przeogromne zachęcenie i pocieszenie dla nas wszystkich, hier auszuharren und den Weg treu zu gehen, aby jeszcze tą chwilę wytrwać i drogą naszego życia wiernie podążać za Panem, aż On przyjdzie, na einer Zeit, die nicht einfach ist. I to w takich czasach, które nie są łatwe. Zu Philadelphia, sagt der, schreibt Johannes. Do Filadelfii, czytamy to zapisane w Księdze Objawienia. Jan, który napisał tą księgę, in Johannes, in Offenbarung 3, Vers 8, i w trzecim rozdziale Księgi Objawienia, w ósmym wierszu, napisał: Du hast eine kleine Kraft. 3, 8? 3, Vers 8, Offenbarung 3, Vers 8. W środku tego wiersza, trzecia linijka, bo choć masz niewielką moc, du hast mein Wort bewahrt, jednak zachowałeś moje słowo, und meinen Namen nicht verleugnet. I nie zaparłeś się mojego imienia. Als ich das Buch der Offenbarung vor 40 Jahren zum ersten Mal las, gdy ja tą Księgę Objawienia przeczytałem świadomie, tak rozmyślając nad nią przed 40 laty, da habe ich gedacht, was für ein geringes Kennzeichen.
to pomyślałem sobie, o jak niewielkie tutaj są znaki charakterystyczne. Wenn man liest, was die Gläubigen in Thyatira durch, in Smyrna durchgemacht haben. Bo gdy czytamy opisy o tym, co musieli przejść wierzący w tym zborze w Tiatyrze, czyli drugi rozdział od 18 wiersza, i w Sardes, czyli trzeci rozdział od 1 wiersza. Smyrna. Was die Gläubigen in Smyrna durchgemacht haben. I w Smyrna musieli przeżyć, czyli drugi rozdział od 8 wiersza. Oder in Pergamus. Albo drugi rozdział od 12 wiersza w zborze w Pergamonie. Oder in Thyatira. Albo w Tiatyrze, drugi rozdział, 18 wiersz. Heißt es hier nur, du hast mein Wort bewahrt. To tu przeciwnie do tamtych jest napisane te znamienne słowo, trzeci rozdział, 8 wiersz. Ty zachowałeś moje słowo. Doch wenn ich an die heutige Zeit denke, in der wir leben. To jednak, gdy dzisiaj pomyślę o tych czasach, w których my obecnie żyjemy, bewahre mal in dieser Welt das Wort Gottes. To sobie to stawiam za cel. Zachowaj w tym obecnym świecie moje słowo, pańskie słowo. Stell dich mal kompromisslos auf die Seite des Wortes Gottes. A to oznacza stanąć bezkompromisowo po stronie tego odrzuconego Jezusa Chrystusa. Du bist sofort ein christlicher Fundamentalist. I natychmiast zostaniesz określony przez otoczenie jako chrześcijański fundamentalista. So wirst du bezeichnet. Natychmiast ciebie tak nazwą. Und so wirst du auch behandelt. I tak w ten sposób będą cię traktowali. Was für ein gewaltiges Zeugnis hier. Sie haben mein Wort bewahrt. Jakież potężne tu jest zawarte świadectwo w tym 8 wierszu. Zachowałeś moje słowo. Aber das können wir nur. Ale zachować jego słowo możemy tylko wtedy, weil der Morgenstern aufgegangen ist in unsere Herzen. Tylko dlatego, że on jako ta gwiazda zaranna, on wschodzi, on kiedyś wschodził w naszym sercu i stał się naszym zbawicielem. Weil wir absolut sicher sein können, wir werden dieses Ziel erreichen. Dlatego my możemy być tego absolutnie pewni, że my razem z nim dojdziemy do tego celu. Darum ist die Entrückung an sich auch kein Teil der biblischen Prophetie. I to dlatego właśnie też i to pochwycenie i zabranie wierzących z ziemi nie jest właśnie cząstką starotestamentowego proroctwa. Denn es ist ja schon in unseren Herzen. Dlatego, że to już jest w naszych sercach. Aber es ist der Startpunkt der biblischen Prophetie. Ale jest to właśnie ten punkt startowy dla całego starotestamentowego proroctwa. Das werden wir gleich in der zweiten Stunde sehen. I to właśnie będziemy oglądali w drugiej godzinie. Die Prophetie startet kurz nach der Entrückung. Że wszystkie proroctwa starotestamentowe natychmiast wystartują ze spełnianiem się, jak tylko nastanie pochwycenie i zabranie ze ziemi wszystkich wierzących. Mamy 20 minut przerwy, do za 25. Myślę, że nie jednemu kawa pomoże. Można napić się kawy. Zaczerpnąć świeżego powietrza. 20 minut. Kawę. Kawę. Kofi. Rekomenduję. Kofi. Podwójną przerwę. Dobra, dobra. Wer sind die Hauptakteure der biblischen Prophetie? Możemy postawić pytanie, jacy to są główni aktorzy tego biblijnego proroctwa? Zum einen natürlich der Herr Jesus selbst. Przede wszystkim osobiście sam Pan Jezus. Denn die ganze Prophetie handelt ja mit ihm. Dlatego, że całe proroctwo z Biblii zajmuje się właśnie Jego osobą.
Wir finden das zum Beispiel in der Offenbarung. Na przykład możemy o tym przeczytać w Księdze Objawienia. Offenbarung 19, Vers 10 am Ende. 19 rozdział, 10 wiersz pod koniec. Objawienia 19, 10. Denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Pod koniec 10 wiersza, 19 rozdział Objawienia. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Das ist natürlich ein Vers mit einer doppelten Bedeutung. Naturalnie jest to wiersz, który ma podwójne znaczenie. Das eine kann bedeuten, po pierwsze może ten wiersz oznaczać, dass uns durch seine Diener das Zeugnis gab. Że on przez swoich sług proroków dał nam świadectwo. Dann ist damit das niedergeschriebene Wort Gottes gemeint. I tym określeniem świadectwo należy rozumieć w tym określeniu zapisane całe Słowo Boże. Mit seinem prophetischen Charakter. Z całym jego proroczym charakterem. Und es zeugt dann eben von Jesus Christus. Które właśnie świadczy całe samo w sobie o Jezusie Chrystusie. Das ist dann die zweite Bedeutung. I to jest właśnie drugie znaczenie. Vielleicht nochmal, um das besser zu trennen. Jeszcze raz to powtórzę, żeby lepiej to oddzielić. Noch einmal, hat uns das Zeugnis der Prophetie gegeben. Jeszcze raz powtarzam, on darował nam świadectwo proroctwa, indem Menschen, heilige Männer Gottes, getrieben durch den Heiligen Geist, es aufschrieben. Aby ludzie, święci mężowie Boży, pod działaniem Ducha Świętego zapisali to proroctwo. Es kann aber auch sein, dass es das Zeugnis für Jesus Christus ist. Ale może też tak być, że to świadectwo jest świadczy o Jezusie Chrystusie. Das heißt, ist der Inhalt des gesamten Alten Testaments. To znaczy, że on jest treścią całego Starego Testamentu. Es kann sogar gut sein, dass beides damit gemeint ist. A ja uważam, że obydwie te rzeczy są właśnie zawarte w proroctwach. Jedenfalls macht das ganz klar, dass das Zentrum der biblischen Prophetie ist. Dla mnie jest to całkowicie jasne, że Jezus Chrystus jest centrum wszelkiego biblijnego proroctwa. Und zwar einmal als der verheißene König. A mianowicie, po pierwsze, jako ten obiecany król. Natürlich war schon der verheißene König, als geboren wurde. Naturalnie on już był tym obiecanym królem w momencie swojego narodzenia. Denn das ist ja ganz interessant, was in Matthäus steht. Bo to jest naprawdę bardzo interesujące, co jest napisane w Ewangelii Mateusza. Kapitel 2, Vers 2. Drugi rozdział, drugi wiersz. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Matthäus 2, Vers 2. Mateusza, drugi rozdział, drugi wiersz. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Hast du schon mal gesehen, dass ein König geboren wird? Czy ty już widziałeś i słyszałeś o tym, że narodził się król? Es wird vielleicht ein Prinz geboren. Może gdzieś na świecie rodzi się książę. Prinz, weil aus einer königlichen Familie stammt. Dlatego jest książęciem, bo pochodzi z rodziny królewskiej. Aber normalerweise wird nie ein König geboren. Ale książę dopiero musi się stać królem. Więc rzeczą normalną jest, że nigdy nie rodzi się ktoś królem. Der Prinz wird vielleicht mal König. To właśnie z książęcia może kiedyś być król. Aber hier heißt es, hier wird der König geboren. Wo ist der König der Juden? A tu jest wyraźnie napisane, gdzie narodził się król żydowski. Er war König von Beginn seiner Geburt an. A więc on już był królem od momentu swojego narodzenia. Aber man sah das Königreich nicht. Ale nigdzie nie było widać jego królestwa. Er wollte es aufrichten. Bo on dopiero chciał ustanowić to królestwo na ziemi. Aber kam zu den Seinen und die Seinen haben ihn nicht erkannt. Ale czytamy o tym, że on przyszedł do tych, którzy byli jego własnością, do swojego narodu, a oni go nie przyjęli. Sie haben ihn verworfen. Odrzucili go.
Das Königreich ist jetzt verborgen. I teraz obecnie to królestwo jest rzeczą ukrytą. Der König ist abgelehnt und verworfen. Król został odrzucony i teraz on jest królem w ukryciu. Aber es wird einmal dass die Zeit kommen. Ale kiedyś nastanie ten czas, że obejmie królowanie. Wo er sein Königreich aufrichten wird. Najpierw oczywiście on urządzi swoje, postanowi swoje królestwo. Und zwar sichtbar. A to mianowicie będzie widoczne dla wszystkich ludzi na ziemi. Und das ist im tausendjährigen Reich. A stanie się to w tym tysiącletnim królestwie. Und König beschreibt sozusagen seine Beziehung zu seinem Volk Israel. I wtedy ten król pokaże, jaki jest jego związek z jego własnym narodem izraelskim. Aber er ist nicht nur der verheißene König. Ale on nie tylko jest tym obiecanym królem. Er ist auch der Sohn des Menschen. On również jest synem człowieczym. Und dieser Ausdruck wird benutzt mit seiner Beziehung zu seiner Schöpfung. A to wyrażenie jest używane w Biblii, aby pokazać jego powiązanie ze stworzeniem. Filipa 2 sagt einmal, List do Filipian ma szczególne słowo, dass ich Filipa 4 schuld, nein, Filipa 2, Filipian 2 rozdział, dass sich einmal vor dieser Person jedes Knie beugen wird, in Vers 10. W 10 wierszu Filipian 2 rozdział czytamy o tym, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Vers 7 sagt, er ist in Gleichheit der Menschen geworden und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Czytamy w 7 wierszu, druga połowa. I stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Aber er ist jetzt der verworfene Mensch. On obecnie jest tym odrzuconym człowiekiem. Aber es wird sich ändern, sagt Philippa 2. Ale czytaliśmy w Filipian 2 rozdziale, to się kiedyś zmieni. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. I czytamy, że wszelkie kolano się kiedyś przed nim ugnie. Und anerkennen, dass Jesus Christus Herr ist. I każdy z ludzi będzie musiał to uznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Zu seiner Verherrlichung. A wszystko to będzie służyło ku jego uwielbieniu. Das ist Prophetie. Tak brzmi proroctwo. Und das passiert alles erst nach der Entrückung. Ale wszystko to dopiero się spełni po pochwyceniu ze ziemi wszystkich wierzących i wprowadzeniu do domu ojcowskiego. Jetzt haben wir ihn gesehen im Verhältnis zum Volk Israel. Myśmy go już rozważali w jego powiązaniu z ludem izraelskim. Wir haben ihn gesehen im Verhältnis zu seiner Schöpfung. Myśmy już go oglądali w tym jego stosunku do całego stworzenia. Es fehlt noch eine Seite. I jeszcze do tego brakuje jedna strona. Er wird kommen als der Richter. Że przyjdzie i stanie się również sędzią. Und das drückt sein Verhältnis zu allen Menschen aus. I to wyrażenie pokazuje, jaki jest jego stosunek do wszystkich ludzi. Er wird einmal ein Gericht aussprechen über alle die, die Jesus Christus abgelehnt haben. Bo on kiedyś będzie właśnie sądził wszystkich tych, którzy jego jako Jezusa Chrystusa za życia na tej ziemi odrzucili. Und ich hoffe, dass niemand hier ist, der darunter fällt. I mam tylko taką nadzieję, że nikogo na tej sali w tej chwili nie ma, który będzie musiał podlegać temu sądowi. Denn es geht hier um den ewigen Richter. Dlatego, że tutaj chodzi o tego wiecznego sędziego. Um das ewige Gericht. I chodzi o wieczny sąd. Wie die Gläubigen der Gnadenzeit. My, jako wierzący tego obecnego czasu łaski. Wir haben mit all diesen Dingen nur etwas am Rand zu tun. Będziemy mieli do czynienia tylko ze wszystkimi tymi rzeczami, tak tylko troszkę z boku. Denn wie gesagt, wir sind vorher entrückt. Dlatego, tak jak powiedziałem, że już wcześniej, zanim to nastanie, będziemy już pochwyceni i zabrani z tej ziemi do nieba. Ein himmlisches Volk. Bo my jesteśmy niebiańskim narodem. Und erleben in dieser Zeit ganz andere Dinge. I my w obecnym czasie, żyjąc, zajmujemy się w sercach naszych całkiem innymi rzeczami. Die Zeit reicht nicht aus, um darüber zu sprechen. Oczywiście zabrakłoby czasu, aby dokładnie o tych rzeczach mówić. Und darum möchte ich bei diesen irdischen Dingen bleiben. I dlatego chciałbym pozostać tylko przy tych ziemskich rzeczach. Der nächste große Hauptakteur ist das Volk Israel. Bo następnym wielkim aktorem, którym się zajmuje proroctwo,
to jest lud izraelski. Es ist schon ein gewaltiges Wunder, dass es jetzt den Staat Israel gibt. Naprawdę to jest wspaniałe, wielkie, potężny cud, że w ogóle teraz istnieje państwo Izrael. Der Herr sprach damals eine Prophezeiung aus über den Tempel. Bo za życia Pan Jezus wypowiedział proroctwo dotyczące świątyni. Er sagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. On już to przepowiedział, że w Jerozolimie z tej świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu. 30 Jahre nachdem der Herr das gesagt hatte, stand der Tempel immer noch. 30 lat po tym, jak Pan Jezus to wypowiedział, świątynia dalej stała na swoim miejscu. Man muss schon bis in die Zeit 70 nach Christus gehen. Dopiero trzeba sięgnąć wzrokiem do roku 70 po narodzeniu Chrystusa. Als in Israel einen Aufstand gab. To wtedy w Izraelu powstało potężne powstanie. Man wollte sich befreien von der römischen Besatzungsmacht. Dlatego, że lud izraelski chciał się wyzwolić z tego, tego okupanta rzymskiego. Irgendwann war die Geduld von Kaiser Titus am Ende. I w pewnym momencie cierpliwość cesarza Tytusa zakończyła się. Er sandte seine Legionen, wysłał swoje legiony na Jerozolimę, aber gab einen Befehl. Ale wysyłając im ich, dał rozkaz: Ihr könnt alles zerstören, aber nicht den Tempel. Wszystko macie zburzyć, albo możecie zburzyć, ale nie wolno wam zburzyć świątyni. Warum nicht den Tempel? Dlaczego mają mnie zburzyć świątyni? Weil Herodes ihn im Endeffekt in seiner Pracht errichtet hatte. Dlatego, że on uważał, że Herod w swojej wspaniałej budowli zawarł coś, co oddaje chwałę cesarstwu rzymskiemu. Und er gehört ja zu den Römern in gewisser Weise. I w ten sposób, jak gdyby ta świątynia w pewnym sensie należała do dziedzictwa kulturowego rzymskiego cesarstwa. Also Titus sagt, der Tempel bleibt heil. A więc Tytus rozkazał, nie wolno wam tknąć świątyni. Jesus Christus sagt, da bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Ale przed nim już Jezus Chrystus to zapowiedział, że nie pozostanie kamień na kamieniu z tej świątyni. Behält das Weltgeschehen in seiner Hand. A teraz zastanówmy się, kto trzyma w swoich rękach całą historię świata? Der große Kaiser Titus? Czy ten potężny cesarz Tytus? Wir wissen nicht genau, was geschah. My dokładnie nie wiemy, jak to się działo. Vielleicht durch einen Unfall. Może to stał się jakiś nieprzewidywany wypadek. Aber eine brennende Fackel flog in diesen Tempel. Ale na pewno jedna z płonących pochodni wpadła na teren tej świątyni. Und in kurzer Zeit war der gesamte Tempel niedergebrannt und in sich zusammengebrochen. I po krótkim czasie cała świątynia spłonęła. Ob Titus das wollte oder nicht. I czy Titus sobie to życzył, czy nie? Seine Soldaten erfüllten die biblische Prophetie. Jego żołnierze wypełnili to proroctwo biblijne wypowiedziane przez Pana Jezusa. Nicht ein Stein blieb auf dem anderen. I rzeczywiście nie pozostał kamień na kamieniu z tej świątyni. Es war von nun an den Juden bei Todesstrafe verboten, wieder nach Jerusalem zu gehen. I Tytus wydał rozkaz, że pod karą śmierci nie wolno Żydom wrócić z powrotem do Jerozolimy. Erst Konstantin erlaubte 230 nach Christus, dass sie einmal im Jahr hingehen durften. Dopiero w roku 230 cesarz Konstantyn zezwolił Żydom, żeby tylko raz do roku wracali na święto do świątyni. 300 Jahre später stand alles unter 400 Jahre später unter muslimischer Herrschaft. A potem 300 czy 400 lat później okazało się, że wszystko na terenie Jerozolimy znalazło się pod panowaniem muzułman. Israel war ein Land ohne Heimat. Israel war ein Volk ohne Heimatland und ohne Hauptstadt. Lud izraelski był narodem, który był bez ojczyzny i bez stolicy setki lat. Wie kann sich dann die biblische Prophetie erfüllen? A więc jak teraz może spełnić się biblijne proroctwo? Uns die Bibel sagt, dass dort in der Drangsalzeit und im tausendjährigen Reich wieder ein Tempel sein muss. Biblia nam to przepowiada, że w tym okresie wielkiego ucisku, jak również w tysiącletnim królestwie, w Jerozolimie będzie stała świątynia. In dem Gott im Hintergrund wirkte. W
której to Bóg będzie jak gdyby w tle działał. 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. I jak wiemy, w 1948 roku postanowieniem Zgromadzenia Narodów został powołany do istnienia na nowo powołane na nowo państwo Izrael. Allerdings im Unglauben. Oczywiście działo się to wszystko w niewierze. Das ist nicht der Überrest, von dem die Bibel spricht, der heute im Land ist. I to w tym kraju mieszkający naród w ogóle nie jest tą resztką, o której mówi Biblia w swoim proroctwie. Jedenfalls sind jetzt welche aus den zwei Stämmen im Unglauben in diesem Land. Mianowicie wszyscy ci z tych dwóch pokoleń Judy i Benjamina, którzy w tym kraju po dziś dzień jeszcze mieszkają. Für die Juden gilt heute das gleiche wie für uns. Jeder muss sich bekehren, wenn er nicht ewig verloren gehen will. I w obecnym czasie łaski dla Żydów obowiązuje dokładnie to samo, co dla nas pogan. Jeżeli ktoś chce mieć zbawienie, to każdy musi się nawrócić, musi wyznać swoje grzechy przed Bogiem. Nach der Entrückung wird was ganz Interessantes geschehen. Ale po zabraniu z tej ziemi wszystkich wierzących, po pochwyceniu, będą się na tej ziemi działy bardzo interesujące rzeczy. Die große Masse der zwei Stämme ist im Unglauben dort. Ta większość tego ludu izraelskiego będzie dalej w niewierze trwała w swoim własnym kraju. Aber einige fangen an, das Alte Testament zu lesen. Ale okaże się, że niektórzy z nich zaczną czytać Stary Testament. Und durch das Alte Testament werden ihre Herzen auf den Messias hingelenkt. I to czytając Stary Testament, ich serca zostaną skierowane na Mesjasza. Sie fangen an zu glauben. I pojawi się wiara w ich sercach. Und das ist der Überrest aus diesen zwei Stämmen. I to właśnie wtedy dopiero ci, którzy uwierzą, będą stanowili tą wierzącą resztkę z tych dwóch pokoleń Izraela. Der dann durch diese große Drangsalzeit gehen wird. I ta resztka wierząca będzie zgodnie ze Słowem Bożym przechodziła przez ten okres wielkiego ucisku. Die große Drangsalzeit ist eine Zeitepoche, die nach der Entrückung beginnt. Ten wielki okres ucisku to jest okres, który nastanie dopiero po pochwyceniu wszystkich wierzących. Wir wissen nicht, ob sie sofort danach beginnt. Was, sofort? Ob sie sofort danach beginnt. My tego nie wiemy, czy ten okres wielkiego ucisku nastanie natychmiast po pochwyceniu wszystkich wierzących. Oder ob einige Monate noch dazwischen liegen. Czy będzie okres czasu, który będzie wynosił kilkanaście miesięcy od czasu pochwycenia wierzących do nastania tego wielkiego ucisku. Jedenfalls wird dann diese Zeit von 7 Jahren beginnen. Wiemy tylko o tym, że to będzie czas, który będzie w tych 7 latach proroczo opisanych w Biblii się znajdował. Und diese Zeit, die teilt sich in 2x3,5 Jahre. Ten czas 7 lat dzieli się na dwa okresy 3,5 letnie. Und in diesen ersten 3,5 Jahren passiert das, was ich gerade sagte. I w tych pierwszych 3,5 latach stanie się to, co ja teraz przed chwilą powiedziałem. Durch das Lesen des Wortes Gottes kommen einige von diesen zwei Stämmen wieder zum Glauben. To właśnie na skutek czytania Słowa Bożego Starego Testamentu niektórzy z tych Żydów tam żyjących będą otrzymają tą, czy uwierzą w tą wskazówkę, że przyjdzie kiedyś Mesjasz. Und sie gehen durch diese schreckliche Zeit der Verfolgung hindurch. Oni będą musieli przechodzić przez ten przerażający czas prześladowania. Sie werden mehr werden im Laufe der Jahre. Es werden mehr hinzukommen, die gläubig werden. I w przeciągu tych 3,5 roku będzie się pomnażała liczba tych, którzy uwierzą. Aber viele werden auch als Märtyrer sterben. Ale wielu spośród nich będzie musiało umierać jak męczennicy. Ganz am Ende dieser Drangsalzeit. I pod koniec tego okresu, tego ucisku, werden auch welche aus den 10 Stämmen zum Glauben kommen. Uwierzą również i Żydzi pochodzący z tych pozostałych 10 plemion izraelskich, dotychczas rozproszonych po świecie. Wir wissen im Augenblick nicht, wo die Juden aus den 10 Stämmen jetzt sind. My do dzisiaj nie wiemy, gdzie, w jakich krajach
znajduje się ta pozostała część Żydów rozproszona z tych 10 pokoleń. Einige sind sicherlich schon im Land. Niektórzy może już znajdują się z powrotem w tym kraju izraelskim. Waren sie ja schon bei der Geburt des Herrn Jesus. Takowi również też znajdowali się tam w tym kraju, gdy Pan Jezus się narodził. Nochmal, die zwei Stämme sind wieder zurückgeführt worden unter Esra und Nehemia. Jeszcze raz to powtarzam, że te dwa pokolenia, Judy i Benjamina, oni wrócili do Jerozolimy za czasów Ezdrasza i Nehemiasza, co czytamy opisane w Starym Testamencie w tych dwóch księgach. Aber aus den 10 Stämmen waren immer einige dort geblieben, wenn auch nur wenige. A z tych pozostałych dwóch, przepraszam, z pozostałych 10 pokoleń tylko niektórzy się tam znajdowali. Zum Beispiel Lukas 2, Vers 36. Na przykład czytamy o tym w Łukasza w drugim rozdziale, w 36 wierszu. Die Prophetin Anna aus dem Stamm Asa. Czytamy tutaj taką, o takiej prorokini Annie, która pochodziła z plemienia Aser. Aber die große Menge ist verteilt in dem riesigen Völkermeer. Drugi rozdział Łukasza, 36 wiersz. Ale wiemy, że po dziś dzień większość z tych 10 pokoleń żydowskich jest dalej rozproszona na terenie całego świata pomiędzy wszystkimi narodami tego świata. Und aus diesen 10 Stämmen werden am Ende der Drangsalzeit auch welche zum Glauben kommen. I właśnie z tych 10 plemion izraelskich pod koniec tego wielkiego ucisku też niektórzy uwierzą. Und all diese Gläubigen werden später ins tausendjährige Reich eingehen. I wszyscy ci wierzący Żydzi, którzy nie zginą śmiercią męczeńską, wejdą żywo do tysiącletniego królestwa. Woher wissen wir das? A skąd to w ogóle wiemy? Ich will zwei, drei Stellen lesen aus dem Hohelied. Musimy przeczytać dwa, trzy miejsca zapisane w Pieśni nad Pieśniami. Ich könnte auch etwas aus dem Psalmen lesen. Mógłbym też i wiele czytać z psalmów. Aber im Hohelied ist es leichter zu finden. Ale w Pieśni nad Pieśniami można to łatwiej, szybciej znaleźć. Was ist das große Thema des Hohen Liedes? A tak w ogóle, czy wiecie, jaki to jest wielki temat, którym zajmuje się ta księga Pieśni nad Pieśniami? Die Gläubigen aus den zwei Stämmen verstehen, wie schrecklich sie gegen den Herrn gesündigt haben. Chodzi o to, że ci wierzący z tych 10 pokoleń, zwei oder zwei? Aus den zwei Stämmen. Z tych dwóch pokoleń zrozumieją w przyszłości, jak oni bardzo zgrzeszyli przeciwko Panu. Und sie fragen sich, i oni wszyscy siebie samych będą pytać, liebt mich der Messias überhaupt noch? Czy w ogóle mi jeszcze zależy na Mesjaszu? Ich habe so schrecklich gegen ihn gesündigt. Przecież ja tak przerażająco mocno zgrzeszyłem przeciwko niemu. Ist seine Liebe dann überhaupt noch für mich da? Czy jego miłość jeszcze w ogóle jest dla mnie aktualna? Und die Antwort im Hohelied ist ein klares Ja. A odpowiedź, jaka płynie z Księgi Pieśni nad Pieśniami, jest jednoznacznie tak. In Kapitel 1 czytamy w pierwszym rozdziale. Da ist die Rede im Endeffekt von den Jungfrauen. Vers 3 am Ende. Tutaj jest, są zapisane pod koniec trzeciego wiersza słowa tych panien. Und diese Jungfrauen stehen sozusagen für die Stadt Jerusalem. I te panny, czyli dziewczęta w naszym polskim tłumaczeniu, one reprezentują tutaj miasto Jerozolimę. Wie wir später in diesem Buch noch erfahren. O czym oczywiście dowiadujemy się z późniejszych rozdziałów tej księgi. Und die Stadt Jerusalem ist die Hauptstadt der zwei Stämme. A to miasto Jerozolima jest stolicą tych dwóch pokoleń. Das heißt, wir haben hier das Herz dieser zwei Stämme, die sich zu Gott umgewandt haben. A więc tu oglądamy w tej księdze serce tych dwóch pokoleń, które zwróciło się z powrotem do Pana. Und das sind eben die, die hier am Anfang dieser Drangsalzeit zum Glauben kommen. I to są właśnie ci, którzy pod koniec tego wielkiego ucisku uwierzą w swojego Pana. Aber dann interessanterweise, ale później, to jest naprawdę bardzo interesujące, ist in Kapitel 8, czytamy w 8 rozdziale tej księgi, die Rede von einer kleinen Schwester. Mowa o małej siostrzyce. Vers 8, 8 wiersz,
Wir haben eine Schwester, eine kleine, die noch keine Brüste hat. 8 rozdział, 8 wiersz, pieśń nad pieśniami. Mamy małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Das heißt, hier ist die Rede von einer Schwester, wo noch keine geistliche Entwicklung, Wiederherstellung zu sehen ist. A więc mowa jest tutaj o takiej siostrzyczce, w której jeszcze nie można zauważyć jakiegokolwiek duchowego rozwoju, aby mogła zrozumieć głębię tych rzeczy. Und diese kleine Schwester, das sind die 10 Stämme, wie uns das auch der Prophet Hesekiel zeigt. I ta mała siostrzyczka, to jest tak, jak nam to pokazuje prorok Ezechiel, to jest symbol tych 10 pokoleń, które są rozproszone po świecie. Das heißt, zu dieser Zeit ist noch keiner aus den 10 Stämmen zum Glauben gekommen. To wszystko oznacza, że do tego czasu nikt z tych 10 pokoleń jeszcze nie uwierzył w Mesjasza. Das wird erst am Ende dieser 7 Jahre geschehen. Bo to dopiero się stanie pod koniec tego 7-letniego okresu czasu. Das heißt, die Wiederherstellung dieser 12 Stämme geschieht in 2 Epochen. I to oznacza, że te odrodzenie się tego 12-pokoleniowego narodu odbędzie się dwuetapowo, w dwóch epokach. Zuerst die 2 Stämme. Najpierw odrodzi się tych dwoje pokoleń. In der ersten Hälfte der Drangsalzeit. Nastanie to w tej pierwszej połowie tego 7-letniego okresu ucisku. Und dann welche aus den 10 Stämmen am Ende der Drangsalzeit. A dopiero pod koniec 7-letniego okresu ucisku pojawi się ta resztka z tych 10 pokoleń. Von diesen Gläubigen werden dann viele als Märtyrer sterben in dieser Zeitepoche. I z tych wierzących wielu będzie musiało umrzeć jako męczennicy w tym okresie wielkiego ucisku. Doch am Ende der Drangsalzeit wird der Herr sie wieder auferwecken. Ale pod koniec tego 7-letniego okresu ucisku Pan Jezus ich znowu wzbudzi z martwych. Und sie werden mit dem lebenden Überrest ins tausendjährige Reich eingehen. I oni razem z tymi, którzy przeżyli ucisk, wejdą żywo do ustanowionego przez Pana 1000-letniego królestwa. Das heißt, am ersten Tag des tausendjährigen Reiches, was beginnt, nachdem der Herr wiedergekommen ist. A więc to oznacza, że w pierwszym dniu tego 1000-letniego królestwa, które będzie ustanowione na tej ziemi 7 lat po pochwyceniu wierzących, czyli w momencie, gdy przyjdzie Pan Jezus po raz drugi tutaj na tą ziemię, werden nur gläubige Menschen auf dieser Erde sein. Na tej ziemi będą się znajdowali tylko i wyłącznie wierzący ludzie. Die bekommen natürlich wieder Nachkommen. Oczywiście tam w tysiącletnim królestwie ci ludzie będą się pobierali, będą mieli potomstwo. Und diese Nachkommen müssen sich natürlich auch wieder für Christus entscheiden, für den Messias entscheiden. I oczywiste będzie to, że to nowe pokolenie, które się narodzi, czyli dzieci tych, którzy wejdą do tego tysiącletniego królestwa, będą musieli uwierzyć dokładnie tak samo, jak my musimy uwierzyć, aby wejść do tego domu ojcowskiego. Sie hören das Evangelium des Reiches. Ale oni tam będą słuchali królestwa, tak zwanej, przepraszam, Ewangelii tak zwanego królestwa. Einige entscheiden sich für Christus. Niektórzy uwierzą i zadecydują, że chcą iść za Chrystusem. Sie leben bis zum Ende des tausendjährigen Reiches. I tacy będą żyli aż do końca tysiącletniego królestwa. Die andere Gruppe entscheidet sich nicht für Christus. Inna grupa tych, którzy się narodzą, nie zdecyduje się chodzić za Chrystusem. Und die müssen wir jetzt wieder in 2 Gruppen unterteilen. I tą grupę musimy znowu podzielić na dwie mniejsze grupy. In solche, die heucheln. Was? Die heucheln, die tun so, als wären sie Nachfolger von Christus. Musimy to podzielić na dwie grupy. Jedna z tych grup to będzie tylko taka, która udaje, że słucha tego króla, a w sercu swoim nie są narodzeni na nowo. Die leben tatsächlich auf dieser Erde auch bis zum Ende des tausendjährigen Reiches. I oni rzeczywiście na podstawie tego zewnętrznego świadectwa będą dalej żyli na tej ziemi aż do końca tysiącletniego królestwa. Werden dann aber von Gott entlarvt werden. Ale na koniec tego tysiącletniego królestwa będą objawieni jako oszuści przez Boga. Wie das genau geschieht, kann ich jetzt nicht zeigen. To jak będzie się to działo, to nie mogę to teraz opowiadać. Aber es gibt ja noch eine Gruppe.
ale jeszcze tych, którzy się nie opowiedzieli za Mesjaszem, będzie druga grupa. Und das sind die, die offen gegen Gott sündigen im tausendjährigen Reich. A to będzie grupa tych, którzy będą jawnie przeciwko rozkazom tego króla grzeszyli. Und die wird Gott innerhalb von einem Tag töten. I czytamy o takich ludziach, że oni będą przez Boga w przeciągu jednego dnia od razu zabijani. Gott wird in Gerechtigkeit regieren. Dlatego, że Bóg w tym tysiącletnim królestwie będzie w sprawiedliwości rządził. Jetzt regiert Gott sei Dank in Gnade. Dzisiaj Bóg dzięki tylko jego, za jego łaskę rządzi tą ziemią w wielkiej łasce. Stell dir vor, Gott würde jetzt bei einer Sünde gegen ihn und sofort töten. Bo gdyby Bóg zastosował sprawiedliwość, to by musiał każdego człowieka, który zgrzeszy przeciwko niemu, natychmiast po tym grzechu zabić. Wer könnte dann errettet werden? To któż na tej ziemi w ogóle mógłby być zbawiony? Aber im tausendjährigen Reich, wenn Gott in Gerechtigkeit regiert, passiert das. Ale w tysiącletnim królestwie, gdy Bóg będzie w sprawiedliwości rządził tą ziemią, to to będzie się działo. Psalm 101. Przeczytamy to z Psalmu 101. Vers 8. Ósmy wiersz. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes vertilgen. Psalm 101, ósmy wiersz, pierwsza połowa. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. Das kann sich nicht auf die Jetztzeit beziehen. Jest to jasne, jak na dłoni, że te słowa nie można zastosować do obecnego czasu łaski. Denn Gott macht das jetzt nicht. Bo tego Bóg nie czyni obecnie. Wie viele Menschen können heutzutage offen gegen Gott sündigen? Jak wiemy, ludzie mogą w dzisiejszych czasach jawnie grzeszyć przeciwko Bogu. Und Gott ist geduldig. A Bóg jest dalej cierpliwy. Aber im tausendjährigen Reich ist es anders. Ale w tysiącletnim królestwie będzie ta sprawa wyglądała inaczej. Gott hat noch eine zweite Stelle. I Bóg zapisał nam jeszcze w Biblii drugie miejsce. Das ist scheinbar ein so ernstes Thema, das Gott es durch zwei Zeugen bezeugt. I wydaje się, że dla Boga jest to tak bardzo poważny temat, że pragnął to poświadczyć przez dwóch świadków. Und das ist der Prophet Jesaja. I o tym mówi właśnie prorok Izajasz. Kapitel 66. W 66 rozdziale. Vers 24. 24. wiersz. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind. Izajasza 66 rozdział, ostatni wiersz, 24. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie. Das heißt, im tausendjährigen Reich werden auch Menschen sterben, getötet werden von Gott. To znaczy, że w tysiącletnim królestwie ludzie będą umierali, bo będą natychmiast po popełnieniu grzechu zabijani przez Boga. Aber nur wenn sie offen gegen Gott sündigen. To znaczy, że gdy w sposób buntowniczy przeciwko Bogu zgrzeszą. Wir müssen zur nächsten Hauptperson kommen. I teraz musimy wrócić z powrotem do tych głównych osób proroctwa. Und das ist natürlich der große Gegenspieler von Jesus Christus. A musimy też wspomnieć o tym wielkim przeciwniku Jezusa Chrystusa. Und das ist der Teufel. Mianowicie musimy wspomnieć o diable. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Diabeł dzisiaj jest zwyciężonym nieprzyjacielem. Ich war der Jesus hat ja am Kreuz nicht nur unsere Sünden getragen. Bo jak wiemy, na krzyżu Golgoty Pan Jezus nie tylko niósł nasze grzechy. Oder ich möchte mal sagen, die Sünde all derer, die zu ihm gekommen sind. Ale ja muszę to podkreślić i wyjaśnić dobitnie, że grzechy tych wszystkich ludzi, którzy przyjdą do Niego ze swoimi grzechami. Sondern hat dort auch den Tod besiegt. Ale czytamy o tym, że On na krzyżu również zwyciężył śmierć. Das ist das große Thema von 1. Korinther 15. O tym mówi ten pierwszy list do Koryntian i to jest wielki temat tego listu. Und das ist eine herrliche Botschaft für uns. I to jest wspaniałe poselstwo skierowane do nas. Denn das bedeutet, denn das ist dadurch bewiesen, dass Jesus Christus auferstanden ist, auch den Toten. Bo on przez to został zwyciężony, gdy Jezus Chrystus zmartwychwstał z umarłych. Vers 55, wo ist, o Tod, dein Sieg? Czytamy to w 16 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. 15, vers 55. 15 rozdział.
55 wiersz. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 55 wiersz. Nun, das heißt nicht, dass wir die Gläubigen nicht sterben können. Ten wiersz nie oznacza tego, że my jako ludzie wierzący nie możemy umierać. Wir müssen nicht sterben. Nie, my nie musimy umrzeć. Es kann sein, dass die Entrückung innerhalb der nächsten Stunde passiert. Bo może tak się zdarzyć, że pochwycenie wierzących nastanie już w przeciągu następnej godziny. Dann werden wir wie Elia lebend entgegengerückt werden dem Herrn. I wtedy my, tak jak Eliasz, zabrany żywo do nieba, też żywo wstąpimy do nieba, zabrani przez Pana z tej ziemi. Aber es kann sein, dass wir vorher noch sterben. Ale może tak się zdarzyć, że niektórzy z nas będą musieli umrzeć. Dann werden wir wie Mose auferstehen. Ale wtedy my, jak Mojżesz, zmartwychwstaniemy. Und ebenfalls im Herrn entgegengerückt werden. I w przemienionych ciałach już naprzeciw Pana wstąpimy na obłoki, na spotkanie razem z Nim. Das ist auch ein Grund, warum Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung erschienen. To jest właśnie też powód, dlaczego akurat Mojżesz i Eliasz znaleźli się na tej górze przemienienia razem z Panem i uczniami Jego. Mose spricht dann von den Gläubigen, die durch den Tod gehen. Mojżesz tu reprezentuje, pokazuje obrazowo na tych wierzących, którzy będą musieli przejść przez śmierć. Auferstehen, einen neuen Leib bekommen. Będą zmartwychwstali i otrzymają nowe ciało, gdy Pan przyjdzie. Elia spricht dann von denen, die lebend umgewandelt werden. A Eliasz obrazowo wskazuje na tych wierzących, którzy będą żyli w momencie przyjścia Pana i będą natychmiast w okamgnieniu przemienieni. Zostawią ciało te śmiertelne i otrzymają ciało takie, jak miał Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Und dann werden sie beide gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden. I obydwie te dwie grupy będą razem na spotkanie Pana na obłoki wychodzić Mu naprzeciw. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Ja, egal wie es sein wird. Obojętnie jak to się zdarzy w przypadku nas osobiście, czy tak, der Tod hat keine Macht über uns. To i tak wiemy o tym, że śmierć nie ma mocy nad nami. Er kann den Gläubigen nicht halten. Dlatego, że śmierć nawet u tego wierzącego, który umarł, nie jest w stanie zatrzymać w grobie. Der Herr ist der Sieger über den Tod. Bo Pan jest właśnie zwycięzcą nad śmiercią. Aber es geschah noch was am Kreuz. Ale coś jeszcze stało się na krzyżu. Der Herr ist auch der Sieger über den Teufel. Pan stał się zwycięzcą również nad diabłem. Das heißt, der Teufel ist ein besiegter Feind. To oznacza dla nas dzisiaj, że diabeł dla nas jest zwyciężonym nieprzyjacielem. Er ist dort am Kreuz verurteilt worden. On tam na krzyżu Golgoty został osądzony. Aber sein Urteil ist noch nicht vollzogen. Został wydany wyrok na niego, ale ten wyrok jeszcze nie został na nim wykonany. Das ist der Grund, warum der Teufel jetzt noch aktiv ist. To jest powód tego, dlaczego diabeł po dziś dzień jeszcze dalej jest aktywny. Aber jetzt passiert mitten in der Drangsalzeit was ganz Interessantes. Ale teraz w środku tego wielkiego ucisku staje się coś bardzo interesującego. Und das unterteilt diese sieben Jahre in zweimal dreieinhalb Jahre. I właśnie to zdarzenie dzieli ten siedmioletni okres na dwa okresy po 3,5 roku. Der Teufel wird auf die Erde geworfen werden. 3,5 roku po tym, jak przyjdzie Pan Jezus zabrać swoich wszystkich do nieba, to na tą ziemię zostanie zrzucony diabeł. Jetzt ist er noch im Himmel. Teraz on jeszcze przebywa w okręgach niebiańskich. Und hat in gewisser Weise auch Zugang, ich sag mal, zur Nähe Gottes. I w pewnym sensie ma on też i dostęp do bliskości Bożej. Hiob 1, Hiob 2. Tak jak to czytamy w księdze Joba w pierwszym i drugim rozdziale. Wo der Teufel in die Mitte der Engel kam, die dort bei Gott standen. Gdy czytamy o tym, że diabeł w gronie innych aniołów Bożych stanął przed obliczem Bożym. Wo sein Charakter gezeigt wird. I tam od razu pokazany jest jego charakter. Als der große Gegenspieler Gottes. Że on okazał się jako ten wielki przeciwnik Boży. Als der verderben möchte. Jako ten, który wszystkich chce na tej ziemi strącić w śmierć, zniszczyć. Der die Gläubigen abziehen möchte hinter der Nachfolge Christi.
jako ten, który chce odciągnąć wszystkich ludzi wierzących od naśladowania Chrystusa. Und der Ungläubige verhindert zu Gott zu kommen. A ludziom niewierzącym chce on postawić na drodze wszelkie przeszkody, aby oni nie doszli do wiary i zbawienia przez ofiarę Pana Jezusa. So der König von Sodom sagte zu Abraham in 1. Mose 14. Król Sodomy powiedział do Abrahama, co czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale. Gib mir die Seelen. Daj mi duszę. Das ist der Charakter des Teufels. Taki jest właśnie charakter diabła po dziś dzień. Gib mir die Seelen. On chce pozyskać jak najwięcej ludzi, dusz, aby wtrącić ich do piekła. Aber in der Offenbarung passiert was Interessantes. Ale co czytamy w objawieniu, stanie się coś bardzo interesującego. In Offenbarung 12. Czytamy w objawieniu w 12 rozdziale. Und zwar, das ist ganz interessant. A mianowicie mowa tu jest o bardzo interesującym zdarzeniu. Da heißt es nämlich in Vers 12, freut euch ihr Himmel. Tak jak to czytamy w 12 wierszu 12 rozdziału. Dlatego weselcie się niebiosa. Und sei traurig, du Erde. A wy na tej ziemi bądźcie zasmuceni. Warum sagt Gott das? Lecz biada ziemi i morzu. Ihr Himmel freut euch. Dlaczego Bóg tak powiedział? Niebo, niech się cieszy. Wehe dir, Erde. Ale biada ziemi i morzu. Weil der Teufel aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird. Dlatego, że diabeł został strącony z nieba na ziemię. Siehst du, in Vers 10 wird er beschrieben als derjenige, der Verkläger der Brüder ist. On opisany jest w wierszu 10 tego 12 rozdziału jako oskarżyciel braci. Tag und Nacht steht er vor Gott und verklagt uns. On dzień i noc stoi przed Bogiem i oskarża wszystkich wierzących. Und erzählt Gott all die Fehler, die wir haben und machen. I opowiada Bogu o wszystkich błędach i grzechach, jakie my popełniamy. Sozusagen mit dem Ziel, um bei Gott zu erreichen, dass Gott uns fallen lässt. A jego celem jest, co nigdy się nie stanie, aby Bóg w końcu się zdecydował i zostawił samych sobie wszystkich wierzących, niech zginą razem z diabłem. Aber das ist unmöglich. Ale to jest niemożliwe. Denn Johannes 10 sagt, dlatego, że Ewangelia Jana 10 rozdział pokazuje nam, dass uns nichts und niemand aus der Hand des Herrn Jesus rauben kann. Tam jest napisane, nikt nie jest w stanie wyrwać nas z ręki Pana Jezusa. Und nichts und niemand kann uns aus der Hand des Vaters rauben. I nikt nie jest w stanie nas wyrwać z ręki Boga Ojca. Trotzdem ist er unermüdlich, Tag und Nacht tätig. A pomimo tego, że tak jest napisane, diabeł jest niestrudzenie czynny dzień i nocy, aby nas oskarżać. Doch nach den 3,5 Jahren. Ale po tych 3,5 roku wird er auf die Erde geworfen. Zostanie strącony z nieba na ziemię. Der Teufel schäumt vor Wut, sagt Vers 12 am Ende. Pod koniec 12 wiersza czytamy o tym, że on będzie aż pienił się z wściekłości. Denn er weiß, dass er wenig Zeit hat. Dlatego, że on będzie wiedział, że ma niewiele czasu. Kann der Teufel in die Zukunft gucken? Czy diabeł może spojrzeć w przyszłość? Natürlich nicht. Naturalnie nie. Die Zukunft kennt nur Gott. Bo przyszłość zna tylko Bóg. Aber das ist in der Bibel niedergeschrieben, was passieren wird. Ale w Biblii jest napisane, co stanie się z nim. Und das kennt der Teufel auch. I to właśnie diabeł zna. Und so weiß er, hat noch 3,5 Jahre. I diabeł też będzie wiedział, że teraz mam na ziemi do działania tylko 3,5 roku. Und dann wird der Jesus kommen. I że przyjdzie Pan Jezus. Steht auf diesem Ölberg. On stanie na koniec tego 7-letniego okresu swoimi nogami na Górze Oliwnej. Wird die Stadt Israel, Jerusalem befreien. On wyzwoli z wrogów to miasto Jerozolimę. Und wird zu Beginn des tausendjährigen Reiches den Teufel für 1000 Jahre binden. I on na początku 1000-letniego królestwa zwiąże diabła na 1000 lat. Das heißt, wie in ein Gefängnis werfen. To znaczy, jak gdyby kogoś wtrącić do więzienia, do lochu. Er kann nichts machen. I wtedy on nie będzie mógł w ogóle działać na ziemi. Sündigt dann keiner? Czy wtedy nikt nie będzie grzeszył? Doch, ich habe eben gesagt, man sündigt doch. Ja już powiedziałem, w 1000-letnim królestwie ludzie też będą grzeszyli. Nicht jeder, der im tausendjährigen Reich geboren wird, ist auch ein Kind Gottes. Nie każdy, który narodzi się w 1000-letnim królestwie, stanie się dzieckiem Bożym.
Es gibt welche, die sündigen offen gegen Gott. Bo będą i tacy, którzy z podniesioną ręką będą się buntowali przeciwko Bogu i grzeszyli. Es gibt welche, die heucheln. Ale będą i tacy, którzy będą udawali wierzących. A wie kann man offen gegen Gott sündigen, wenn der Teufel gebunden ist? Ale teraz powstaje pytanie, jak można z podniesioną ręką grzeszyć przeciwko Bogu, skoro diabła nie ma, który jest związany? Aufgrund meines eigenen Fleisches. To dziać się będzie na podstawie naszego własnego, starego, zepsutego ciała. Siehst du, darum gibt es diese tausend Jahre, unter anderem deswegen. I między innymi dlatego właśnie będzie ten okres tysiącletniego królestwa, damit kein Mensch vor Gott eine Entschuldigung hat, aby żaden człowiek nie miał przed Bogiem powodu do usprawiedliwienia się. Das mit den Entschuldigungen fing schon im Garten Eden an. Bo usprawiedliwianie się samego siebie przed Bogiem rozpoczęło się już w ogrodzie Eden. Was sagte Adam, nachdem von der Frucht gegessen hatte? Co powiedział Adam, gdy zjadł z owocu zakazanego przez Boga? Ja, Gott, das war doch nicht meine Schuld. Du hast mir doch die Frau gegeben. Boże, to przecież nie moja wina. Ty mi dałeś tą kobietę. Die gab mir von dieser Frucht. Ty, to ona mi dała z tego owocu. Was sagte Eva? A co Ewa powiedziała? Nee, Gott. Der Teufel, der ist schuld. A Ewa co powiedziała? Nie, Boże, to przecież nie ja, to diabeł, on jest winny temu. Aber im Tausendreich ist der Teufel gebunden. Ale przez tysiąc lat, w tysiącletnim królestwie diabeł będzie związany. Und trotzdem sündigen Menschen. A pomimo tego ludzie będą dalej grzeszyli. Siehst du, es ist nicht die Schuld des Teufels. A więc to nie będzie już wtedy wina, którą można przypisać diabłu. Auch wenn er oft schuld ist. Ale oczywiście będzie winą. Aber es liegt auch an jedem selbst. Ale to będzie wina, która jest zależna ode mnie samego. Und das beweist das tausendjährige Reich. I właśnie do tego służy tysiącletnie królestwo, żeby to udowodnić człowiekowi. So kann sich keiner vor Gott entschuldigen. Bo po tysiącletnim królestwie żaden człowiek nie będzie mógł siebie samego przed Bogiem usprawiedliwiać. Und sagen, Gott, das ist nur die Schuld vom Teufel. I powiedzieć, Boże, to przecież jest wina tylko diabła. Nein, jeder hat selbst die Verantwortung vor Gott. Nie, od dzisiaj i później każdy ma swoją własną odpowiedzialność przed Bogiem. Und so wird der Teufel am Ende des Tausendreiches freigelassen werden. Ale czytamy o tym, że pod koniec tysiącletniego królestwa diabeł będzie z tego lochu wypuszczony. Kommt aus dem Gefängnis raus. Będzie wypuszczony z tego więzienia. Und wird sofort aktiv. I natychmiast będzie aktywny. Und er stürzt sich auf all die, die geheuchelt haben. I natychmiast zwiedzie wszystkich tych, którzy byli tylko pozornie po stronie Bożej, którzy byli obłudnikami. I w ten sposób objawi się natychmiast, kto był właśnie tym obłudnikiem. Gott wird sie richten. I Bóg wszystkich tych ludzi wtedy osądzi. Aber den Teufel wird er in den Feuersee werfen. I diabła wtrąci do jeziora ognistego. Und dann ist das Gericht über den Teufel endgültig vollzogen. I tym samym będzie wykonany sąd nad diabłem całkowicie do końca. Noch einmal, er ist jetzt schon der Verlierer. Jeszcze raz to powtarzam, on teraz już jest tym, który przegrał swoją walkę, który jest teraz już osądzony przez sąd, ale wyrok nie wykonany. Sein Urteil ist längst gesprochen. Jego wyrok nad nim został już dawno wypowiedziany. Aber vollzogen wird es erst in der Zukunft. Ale wykonany będzie dopiero po tysiącletnim królestwie. Es gibt noch zwei Akteure, die ich noch kurz erwähnen möchte. Jeszcze chciałbym wspomnieć o dwóch następnych aktorach przyszłości. Auch wenn das vielleicht etwas schwerer jetzt zu verstehen ist. To będzie temat, który może jest trudniejszy do zrozumienia. In der Offenbarung 13 werden beide beschrieben. W objawieniu w 13 rozdziale obydwaj właśnie są opisani. Es ist einmal das Tier aus dem Meer und einmal das Tier aus der Erde. Czytamy tutaj w tym rozdziale o zwierzęciu, które wychodziło ze ziemi i zwierzęciu, które wychodziło z morza. Ich fange mit dem Tier aus der Erde an. Rozpocznę od tego zwierzęcia, które wychodziło ze ziemi. Wir haben es ab Vers 11. Czytamy o nim od wiersza 11. Und das ist der sogenannte Antichrist. I to jest tak zwany Antychrist. Der Antichrist, wie sein Name es sagt, ist gegen Christus. I tak jak samo to imię brzmi, to jest człowiek, który będzie przeciwko Chrystusowi.
Was wird passieren in der Drangsalzeit? Co właśnie będzie się działo w tym okresie tego wielkiego ucisku? Ganz am Anfang wird dort ein Tempel aufgerichtet werden. Czytamy o tym, że na samym początku tego ucisku w Jerozolimie będzie odbudowana na nowo świątynia. Es ist nicht der Tempel, den Gott haben möchte, wie er in Hesekiel beschrieben wird. Oczywiście to nie będzie taka świątynia, jaką Bóg sobie życzy, aby była zbudowana w Jerozolimie, jaka jest opisana w księdze proroka Ezechiela. Vielleicht verliere ich da doch noch ein, zwei Sätze zu. Ja może te dwa, trzy zdania na ten temat jeszcze teraz wspomnę. Der Tempel wird in Ezekiel sehr, sehr ausführlich beschrieben mit vielen Maßen. Ta świątynia opisana w księdze Ezechiela jest przedstawiona w tej księdze bardzo, bardzo dokładnie. Podane są dokładnie wszystkie wymiary. Trotzdem reichen die Angaben nicht, um diesen Tempel zu bauen. Ale pomimo tego, że tak dokładnie jest opisana, to te wszystkie dane nie są obecnie wystarczające, aby według tego opisu dokładnie zbudować tą świątynię. Es fehlen nämlich sämtliche Höhen. Bo brakuje tutaj wszystkich wymiarów idących od ziemi do góry. Czyli brakuje wysokości poszczególnych budynków. Um den Tempel bauen zu können, muss der Herr selbst auf dieser Erde sein. Aby tą świątynię zbudować, to okazuje się, obecny musi być na tej ziemi osobiście sam Pan. Und muss seinem Volk die entscheidenden Höhenangaben noch geben und andere Maße. I musi swojemu narodowi podać jeszcze te wszystkie istotne, a obecnie brakujące wymiary wysokościowe. Das heißt, dieser Tempel kann erst gebaut werden nach dem Kommen des Herrn Jesus, also erst im tausendjährigen Reich. A więc ta świątynia może być zbudowana dopiero po ustanowieniu przez Pana Jezusa na tej ziemi tysiącletniego królestwa. Trotzdem werden die Juden am Anfang der Drangsalzeit auch einen Tempel bauen. Ale my wiemy, że pomimo tego Żydzi zbudują na początku tego okresu wielkiego ucisku świątynię według swojego własnego projektu. Aber ein rein menschengemachter Tempel. Można powiedzieć świątynię zbudowaną tylko według ludzkiego pomysłu. Dort wird sich der Antichrist reinsetzen. Bo my wiemy z objawienia, że w tej świątyni niestety zasiądzie Antychryst. Und das zeigt, dass der Antichrist aus den Juden sein muss. I to wszystko wskazuje na to, że Antychryst musi pochodzić z narodu żydowskiego. Denn die Juden erwarten ja den Messias als einen Nachfolger aus dem Stamme David. Dlatego, że Żydzi po dziś dzień oczekują na Mesjasza jako tego, który jest z pokolenia Dawidowego, czyli Judy. Eine andere Person werden sie nie als Messias, als Christus anerkennen. Nigdy w życiu by nie zaakceptowali innej osoby, nie tylko z narodów, ale nawet też spośród siebie z innego plemienia. Ist der Antichrist jetzt schon auf dieser Erde? Można postawić pytanie, czy Antychryst już teraz żyje na tej ziemi? Die Antwort ist ganz einfach. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ich weiß es nicht. Nie wiemy. Wenn er schon hier ist, dann im Verborgenen. Jeśli nawet żyje, to żyje w ukryciu. Denn offenbart werden wird er erst in der Mitte der Drangsalzeit. Dlatego, że on objawiony zostanie całemu światu dopiero w pośrodku tego siedmioletniego okresu ucisku. Dann wird sich der Teufel mit ihm verbinden. I czytamy o tym, że diabeł się razem z nim połączy. Und dann wird er dort seine religiöse Macht ausüben. I on tam w Jerozolimie będzie wykonywał swoją moc i potęgę religijną. Und das wird tatsächlich dort im Tempel in Jerusalem passieren. I to rzeczywiście będzie się działo na terenie tej świątyni w Jerozolimie. Er ist der falsche Hirte. I wiemy o nim, że on będzie tym fałszywym pasterzem. Er ist der falsche Prophet. On jest tym fałszywym prorokiem. Er ist der falsche Priester. On jest tym fałszywym kapłanem. Und das, was er praktiziert, ist Götzendienst. A wszystko to, co będzie praktykował na terenie świątyni, to będzie bałwochwalstwo. Am Ende der Drangsalzeit, wenn der Herr wiederkommt, a na koniec tego wielkiego ucisku, gdy Pan Jezus ponownie przyjdzie, dann wird er den Antichristen sofort richten. To czytamy o tym, że on tego Antychrysta natychmiast osądzi. Offenbarung 19, Vers 19. Czytamy o tym w objawieniu 19, rozdział 19, wiersz. Oder vielleicht Vers 20. A może 20 wiersz. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, das ist der Antichrist.
i pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok. Ten fałszywy prorok to jest właśnie Antychryst. Und dann wird er lebendig in den Feuersee geworfen werden. I czytamy pod koniec tego wiersza, zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Damit ist der Antichrist besiegt. I tym samym Antychryst zostanie tutaj zwyciężony. Aber es gibt noch ein zweites Tier. Ale czytamy tutaj w tym 12 rozdziale o drugim zwierzęciu. Und das 13, przepraszam. Und das wird in Offenbarung als erstes erwähnt. I tu w tym 13 rozdziale to zwierzę jest wymienione na pierwszym miejscu. Das ist das Tier aus dem Meer. I czytamy tutaj o zwierzęciu, które wychodziło z morza. Das Kennzeichen ist im Endeffekt diese 10 Hörner. I cechą charakterystyczną tego zwierzęcia to jest to, że ono miało 10 rogów. Es ist im Endeffekt das wiedererstandene römische Reich. I koniec końców rozumiemy przez to, że w tym zwierzęciu jest zobrazowane te na nowo wskrzeszone do istnienia cesarstwo rzymskie. Dieses römische Reich war natürlich damals auch nicht nur Italien. To cesarstwo rzymskie, jak dobrze wiemy z historii, nie było tylko ograniczone do tego, żeby istniało na terenie obecnej Włoch, sondern beinhaltete auch verschiedene weitere Länder, die jetzt in Europa liegen. Ale również okupowało inne narody i kraje, które obecnie stanowią kraje w całej Europie. Ein klein wenig haben wir schon davon gesehen, jetzt diese europäische Gemeinschaft. I troszkę z tego możemy sobie wyobrazić, gdy spojrzymy na obecną Unię Europejską. Ein Zusammenschluss dieser europäischen Länder. Widzimy pod tą Unią Europejską zjednoczenie kilkudziesięciu różnych państw na terenie Europy. Aber die Bibel sagt uns an keiner Stelle, welche Länder genau dazugehören. Ale Biblia na żadnym miejscu nam tego nie podaje, jakie państwa będą należały albo inaczej mówiąc, będą wchodziły w skład tego nowego cesarstwa rzymskiego. Und das ist auch nicht einfach zu sagen. I to naprawdę nie jest rzeczą łatwą, aby prorokować na ten temat i coś powiedzieć. Und es ist auch nicht wichtig. Zresztą to dla nas nie jest bardzo ważne. Diese Stellen zeigen uns nur, dass dieses römische Reich eine gewaltige Macht haben wird. To miejsce z 13 rozdziału pokazuje nam tylko, że te na nowo powstałe cesarstwo rzymskie będzie dysponowało bardzo wielką potęgą. Wir brauchen nur Vers 4 zu lesen. W tym celu przeczytajmy tylko 4 wiersz. Und sie beten den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt gab. Und sie beten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm zu kämpfen. I oddali pokłon smokowi za to, czyli diabłu, że dał temu zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Und ich kann jetzt nicht auf all diese Ereignisse eingehen, die während der Drangsalzeit passieren. Nie jestem w stanie też ze względu braku czasu wchodzić na poszczególne zdarzenia, jakie w tym wielkim ucisku będą jedno po drugim się działy. Jedenfalls wird es dort zu schrecklichen Schlachten auf dieser Erde kommen. Jedno jest tylko pewne, że wtedy na tej ziemi będą przerażające bitwy pomiędzy wieloma narodami. Gott ist derjenige, der von oben Gerichte über diese Erde ausführen wird. Ale Bóg jest tym, który nad tą ziemią dokona swojego sądu. Und auf dieser Erde finden Schlachten statt zwischen diesem vereinten Europa und Israel. I na tej ziemi będą powstawały przerażające wojny i bitwy pomiędzy tymi dziesięcioma państwami Europy a Izraelem. Und alles lokalisiert sich um diese Stadt Jerusalem. I wszystko to będzie zlokalizowane wokoło tego miasta Jerozolimy. Woran einige wenige Gläubige von dem Überrest eingeschlossen sind. I nawet dojdzie do tego, że niektórzy z tych wierzących Żydów będą uwięzieni w tym mieście Jerozolima. Und es gibt menschlich gesehen überhaupt keine Hoffnung mehr für sie. I po ludzku mówiąc, dla tych ludzi wierzących z Jerozolimy nie będzie istniała jakakolwiek nadzieja na wybawienie z tych wielkich wojsk. Denn es gibt noch zwei Völker, die dort Schwierigkeiten machen. Bo tam będą dwa narody, które i dzisiaj sprawiają temu ludowi izraelskiemu wielkie trudności. Das ist der Assyrer.
To jest właśnie Asyryjczyk. Wahrscheinlich die Syrer. Prawdopodobnie obecna Syria. In Verbindung mit dem König des Nordens. W powiązaniu z królem północy. Vielleicht in Verbindung mit Russland. Prawdopodobnie w powiązaniu z Rosją. Und sie werden kommen und nach Jerusalem marschieren. I oni przybędą maszerując w kierunku Jerozolimy. Werden diese Stadt grausam zerstören. I oni w okrutny sposób zburzą to miasto. Nur noch ganz wenig übrig lassen. I tylko niewielką, małą cząstkę tego miasta zostawią. Nachdem sie das erledigt haben, ziehen sie nach Ägypten. Gdy oni dokonają tego dzieła zniszczenia, pociągną dalej na południe w kierunku Egiptu. Der König des Südens. I tam wystąpi przeciwko nim król południa. Und sie erobern Ägypten. Przeciwko temu królowi z południa oni będą walczyć i zwyciężą tego króla. Plötzlich hören sie ein Gerücht. Ale potem w czasie tej walki z tym królem południa usłyszą pewną wieść, dass das vereinte Europa nach Israel marschiert. I dowiedzą się, że ta zjednoczona Europa w mocy tego nowego cesarstwa rzymskiego maszeruje w kierunku Jerozolimy. Sie kehren zurück. I ci wszyscy z tej bitwy o Egipt wrócą z powrotem na teren Jerozolimy, do Jerozolimy, na teren Izraela do Jerozolimy. Belagern wieder Jerusalem ein zweites Mal jetzt. I po raz drugi znowu oblegną to miasto Jerozolimę. Der König des das europäische Reich kommt näher. A ta potęga tego nowego cesarstwa rzymskiego będzie chciała bronić Izraela. Es kommt die Endschlacht bei Harmagedon. I dojdzie do tej wielkiej końcowej bitwy, która odbędzie się w dolinie Armagedon. Die wenigen Gläubigen, die nicht aus Jerusalem fliehen konnten, sind in größten Schwierigkeiten. A tych niewielu wierzących, którzy jeszcze znaleźli się w Jerozolimie i nie mogli dotychczas z Jerozolimy ze względu na te wojska uciec, będą w wielkich trudnościach. Und da erscheint ihm in letzter Sekunde der Herr auf dem Ölberg mit allen seinen Heiligen und seinen Engeln. I w tej ostatniej sekundzie teraz pojawi się Pan Jezus ze wszystkimi swoimi świętymi i stanie na Górze Oliwnej. Die Engel zum Ausüben des Gerichts. Die Engel zum Ausüben des Gerichts. Erste Wort. Die Engel. I aniołowie Boży, którzy będą razem z Nim, aby wykonać tą ostatnią bitwę. Und der Herr wird selbst seine Feinde vernichten durch den Hauch seines Mundes. A Pan zniszczy wszystkich swoich nieprzyjaciół, jak czytamy w Biblii, za pomocą tchnienia swoich ust. Die Stadt Jerusalem wird befreit werden. I miasto Jerozolima zostanie wyzwolona przez niego. Und danach beginnt eben dieses tausendjährige Reich. I od tego momentu rozpocznie się właśnie to tysiącletnie królestwo, o którym żeśmy mówili. Alle, die in dieser Drangsalzeit gläubig geworden sind, gehen ins tausendjährige Reich ein. I wszyscy ci wierzący, którzy pozostaną przy życiu, oni wejdą żywo do tego nowego tysiącletniego królestwa. Alle Ungläubigen werden getötet. A wszyscy niewierzący na całej ziemi zostaną zabici. Der Antichrist. Antychryst. Und das Tier dieses, der Anführer des Vereinten Europas werden in den Feuersee geworfen. A Antychryst i ten przywódca tej zjednoczonej Europy w formie tego nowego cesarstwa rzymskiego zostaną razem jako jedyna dwójka z ludzi wrzuceni żywo do jeziora ognistego. Noch einmal, Satan wird gebunden. Jeszcze raz to powtarzam, szatan też będzie związany. Und das tausendjährige Friedensreich beginnt. I rozpocznie się to tysiącletnie królestwo pokoju. Ich habe jetzt viele Punkte aus Zeitgründen übersprungen. Ja niestety musiałem przeskoczyć wiele mniejszych punktów ze względu na brak czasu. Vielleicht gibt es noch mal eine Möglichkeit, darüber etwas zu sagen. Może kiedyś w przyszłości znowu będzie okazja, żeby dokładniej o tych czasach głosić. Jedenfalls beginnt nun das sichtbare Herrschen des Herrn Jesus. Ale chciałbym to podkreślić, że teraz rozpocznie się właśnie to widzialne panowanie Pana Jezusa nad ziemią. Und jedes Knie muss sich vor ihm beugen. I tak jak czytamy, wszelkie kolano będzie musiało się przed nim skłonić. Die Person, die so verachtet und so verworfen im Augenblick ist. Ta osoba, która tak jest pogardzana i tak odrzucana.
przed tą osobą będzie musiało się skłonić wszelkie kolano. Wird zu seiner Ehre kommen. Gdyż on dojdzie w końcu do swojej własnej czci i chwały. Merkst du, Prophetie ist etwas für unser Herz. Czy nie zauważasz tego, że proroctwo to jest rzecz dla naszego serca? Denn es geht darum, dass der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Bo chodzi o to, że ten, który mnie umiłował i siebie samego za mnie osobiście wydał, öffentlich geehrt und verherrlicht wird. W końcu będzie w sposób publiczny uszczony i uwielbiony. Noch einmal, damit jeder bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Jeszcze raz to powtarzam, aby każdy to wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Jeśli 216 trzecią, piątą i szóstą zwrotkę. Trzecia, piąta i szósta. Pieśń 216. Które zwrotki jeszcze raz? Trzecia, piąta i szósta. Ludzkie mamy słowo, pochodniem naszych nóg, co jedzie drogą nową. Ja chcę nasz Pan i Bóg ze słowa te. Swą wybraną znieść.
jesteśmy wszyscy jedno, złączeni z Zbawcy krwią. Jednego mamy Ojca, z radości serca drżą. Jednego mamy Pana, co w rękach za nas zmarł i śmiercią tą wyjechał.